Witajcie, widzowie, w kolejnym filmie na kanale i witam was w filmie ważnym, ponieważ w końcu doczekaliśmy się tego momentu, ponieważ będzie dzisiaj film na szóstą rocznicę, a zarazem specjal 1000 subów. Wcale to nie jest tak, że 1000 subów biliśmy pół roku temu, a specjal jest teraz. To, to wcale tak nie jest. I dobra, dzisiaj jest ze mną, Adi, witam Cię. Witam, witam. Tak jest, dzisiaj Adi będzie pełnił bardzo ważną funkcję, ponieważ ogólnie tak, w kwestii. Tego specjalnego. Myśłowo o tym też myśleliśmy jakoś pół roku temu. Potem nam ten pomysł wyciął z głowy, i potem wrócił. Mianowicie chcemy sobie po prostu posiedzieć dzisiaj, pogadamy sobie, poopowiadam trochę e, historię tej naszej tej przygody. Coś tam Adi też pewnie doda od siebie, jak przyjdzie do momentu naszego. Ogólnie będziemy sobie po prostu rozmawiać. Można to po jako taki trochę wywiad, bo też i Adi tutaj chce o coś mnie zapytać. Też wy wiem, że mieliście jakieś pytania do mnie. Także no po prostu będziemy sobie rozmawiać. Pewnie nie, to będzie jakaś godzinka gadanka. I, I tyle. Dobra. Przejdźmy do rzeczy, bo się denerwuję, bo chcę ładnie to wszystko opowiedzieć, żeby fajnie brzmiało. No to co? Zaczynajmy. Tak, Adi? Zaczynamy? No, możemy, możemy. Możemy. Bo słuchaj, stary, Dobra. ja ci powiem początkowo. Ono. Słuchaj, yy, to będzie dużo rad, do podsumowania. Zgadnij, kiedy wrzuciłem pierwszy film na YouTube'a. I lat temu. No, równiutko 6, bo powiedziałeś na początku. No nie, w sensie równiutko 6 lat temu... No to równie od konie. 6 lat temu odparłem kanał Hedosi zwany dawniej Fit OT Ale jakaś taka moja pierwsza próba, jak myślisz kiedy to było? Zobaczyłem czy pięć lat. 5 lat temu? No jak 5, jak powiedziałeś przed chwilą 6. No bo skoro nie 6. O, a czyli więcej, to 7-8. Byli skoro jeszcze trochę? 9? 10. Równo w 2012? Tak, w 2012 no właśnie od tego chciałem zacząć, od w ogóle jakiegoś takiego mojego wstępu, do jak to się w ogóle zaczęło. No, ty to możesz się nie opamiętać, bo ty miałeś 5 lat, ale w 2011 tam Minecraft no na YouTube Google, ogólnie, no, no, YouTube wtedy po polsku no to był głównie Minecraft. I YouTuber zwany daje JJ Joker, już niestety, można powiedzieć, świętej pamięci, bo on tam sobie coś chyba streamuje na. Na, hit, na Twitchu, czy na hitboxie takie podobie Twitcha, ale ogólnie już go już nie ma. Ale w każdym razie, kojarzysz JJ Joker? Coś ci się kojarzy? A, nie, to był pierwszy w ogóle Minecraftowy YouTuber, którego oglądałem. Do dzisiaj pamiętam poradnik, jak zrobić stylowe schody, czy coś takiego. Style, to, to był piękny poradnik. No i właśnie ja też od niego zaczynałem, a ja wiesz, zaczynałem jak on jeszcze nagrywał, nie? Bo nie wiem kiedy zacząłeś interesować I to jest jakoś tak Minecraftem, YouTubem. No, właśnie w 2012, mimo wszystko. Serio? A ty miałeś 6 lat wtedy. No, ale się interesowałem już jakoś tak w miarę. No, no to ja właśnie jak wcześniej, i nawet pamiętam do dzisiaj, jak to było. ogólnie po prostu jakoś tak. Ja jak na początku sobie miałem kompa, no to grałem w gieki takie płyty i moja mama kupowała yy, z gazetami. Nie wiem, czy ty to będziesz kojarzył, że były gazety ogólnie, i tam były jakieś gieki na płytach. Takie proste, ale fajne nawet. I tam mi, i sobie w niej grę, ale moi dwaj yy, koledzy Adrian i, i Nikodem, poznałem serdecznie, jeśli może oglądają, oni pewnego dnia przyszli do mnie i tak włączyli mi YouTube i włączyli odcinek, gdzie działa właśnie. Z przygód z Minecraft sezonu pierwszego. Nigdy niestety nie pamiętam, który to był odcinek, ale pamiętam, że to był z sezonu pierwszego. I może wtedy Aha. był sezon trzeci. A tam Już. były sezony? To tego no, nie pamiętam za bardzo. Czy sezony stały, Bo tak, pierwszy to było granie takie zwykłe, drugi mm. sezon to była fabuła, a trzeci sezon to znowu było zwykłe granie. Możliwe. Znaczy no ja tylko z tego z go najbardziej kojarzę. No, a tutaj widzisz, no on trzy sezony przygód z Minecraft zrobił. I ogólnie no, tak. No, no nie może tylko tak jest po prostu. I ogólnie tak, oni mi to włączyli i ja tak od razu chłopaków od razu. Chłopaki, ja chcę w to zagrać. I na jakichś następnych parę dni później pobrali mi Minecrafta. W 2011 Co? Ja wiem ja w takiego Minecrafta z prawdziwego zdarzenia, premkę. Miałem chyba dopiero w 2000. 16, jak się nie mylę. Czy ty myślisz, że ja grałem wtedy na PMC? Łagam się. się. Domyślasz się, że nie. No właśnie. Eee, oni wtedy też powodają jakąś wersję no Premą, ale ona wygląda tak bardzo realistycznie. Bo te non PMki teraz, nie? One nie wyglądają jak Minecraft, one wyglądają jak trochę podruba, a yy, trochę podobne, <laughs> ale jednak podruba, nie? A to wygląda jak prawdziwy Minecraft. I to był, pamiętam, 2011 to był tak mniej więcej wrześniu październik i czajisz, że jeszcze grałem na becie? Oooo! Beta 181, ostatnia wersja bety. Pamiętam. No, tak, tak, coś takiego właśnie było, no? No, tak, była beta 181, a w listopadzie wychodził Minecraft 1.0, już oficjalny. I w ogóle ciekawostka taka fajna, bo ogólnie nie ogarniałem wtedy, wiadomo. I pamiętam, że na przykład Adrian mi na kartce rozysował craftingi. Jak w ogóle craftować rzeczy. Normalnie wiesz, kartka czysta, nie? Robił, wiadomo, kwadraty i rozysowywał co gdzie wstawiać, nie? Jezu, pamiętam jak sobie z kolegami na świetlicy rysowaliśmy craftingi, jezu, no. jezu pamiętam, że do dzisiaj, do dzisiaj może bym gdzieś wytrzaskał, yy, normalnie crafting na ciasto. <grym> na z drugiej ciasto. drugiej klasy. Oj, jany. No i dobra, i co? I co miałem mówić? Aha. No i ogólnie właśnie on mi wtedy craftingi i pamiętam, że była też taka sytuacja, że yy, wtedy były już wioski villagerów, ale bez villagerów. Puste wioski. I wyobraź sobie, ja, taki chłop, który nie ogarniał, miałem wtedy... 2011, bo miałem 10 lat. 10-letni chłop, w sobie, który niezbyt dobrze, się dzieje, wbija do Minecrafta, gra sobie i nagle widzi jakąś randomową wioskę, taką pustą. I ja pamiętam wtedy do Adiana leciałem raz, bo: Adian, co się dzieje? A on do mnie mówi, że: No, tutaj jest wioska, a w kolejnej wersji będą tam chodzić sobie wieśniacy. O! Oh. Do tego coś było. No. I jak już oczywiście mówię o Minecrafcie, Zresztą, widzowie, jeżeli gdzieś tam mnie obserwujecie, to wiecie, że ja wszystkim jestem związany z Minecraftem, z Lorem i Fortnite'em też. Teraz głównie z Fortnite'em, bo nawołamy Fortnite'a. Lubię Fortnite'a, po prostu, ale no... Jesteśmy po bardzo intensywnej sesji z Fortnite'a. Zgadza się, przed chwilą graliśmy, szło bardzo dobrze, rozdział czwarty jest ogrywany, jest dobrze. Ale, tak czy siak, ja jestem wszystkim graczem Minecraft'a. Jak miałbym powiedzieć jedną grę, która jestem wszystkim związany, to jestem związany z Minecraft'em. I, jak to oczywiście grać Minecraft'a, musiałem być taki, wiadomo, że... No, jestem sobie graczem Minecraft'a, na YouTube'a, chcę być jak youtuberzy. I coś nagrywać. Heh. No właśnie, i zaczęło się w 2012 roku yy, pierwszymi tam seriami, takimi mniej poważnymi. W sensie, moje poważne jakieś takie zaczęcie to było w 2014, ale ten 12 też było. Tam sobie nagrywałem serię, pamiętam, o... gdzie tak w serwisie grałem w Minecrafta? I pamiętam do dziś jeden odcinek, bo to było ogólnie na biomie zimowym. Ja tam miałem, pamiętam, yy, miałem trzy domy. Był dom zwykły, dom w skale i dom na drzewie. I pamiętam, że robiłem jeden odcinek, w którym budowałem pixelata. Tylko nie wiem jakiego. A ja pamiętam, że udałem Pixera Nie wiem czy Ani pamiętasz ci tu MB? Pamiętasz Oxa na pewno. Ja, nie, 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 ja pytasz się jednego z najbardziej jakby nie wiem, nie może to złe słowo. Ja po prostu miałem taki moment, gdzie po prostu od góry do naj, jakby od najnowszych do najstarszych filmów w ciągu jednego dnia oglądałem wszystkie filmy jak leciało. Od najstarszego do nice. najnowszego, Nie, od najnowszego do najstarszego. Rox'a. Od na, najstarszego tak. do najnowszego. Tak, filmu. No. Wow. I... No nie obejrzałem wszystkich, ale no. Trochę tam natrzaskałem tego. No, Minecraft of Team Adventures. To była też fajna seria. Właśnie jak Roxu matko, jak JJ Joker Kończył nagrywać, a Roxu właśnie tego tak odpalił, to ja zacząłem też oksa oglądać. Ogólnie tak z moich typów Minecraftowych to tak w sumie czterech najbliższych. Mam właśnie JJ Joker, potem ROXMB, potem potem KKf a potem Dorecaster. Ale Dorecaster tam później może coś powiemy, jak będzie 2014. Ja tak, tak stricte nie mam ulubionych Minecraftowych YouTuberów, ale. Jak był jakby taki prime Minecrafta, takie tak najlepsze czas, to chyba był 2014. To był taki bardzo I Jak, e, mimo że pamiętam, że była wtedy taka moda na mówienie dziecko Minecrafta, w ogóle nie wiem, czy to pamięta, że się. Pamiętam, kiedyś, że... pamiętam, dzieci Minecrafta, pamiętam to. Pamiętam. Tak, teraz wszyscy grają, wierzę, nostalgia i tak dalej. A pamiętam, jak w 2014 roku musiałem walczyć o swoje życie na YouTubie, w komentarzach, bo było dziecko Minecrafta, tylko dzieci no. grają w Minecrafta. Jakby teraz, no to mi tak. Od tamtego roku, do 2019, dosłownie Minecraft był równany z błotem hmm. I właśnie jakoś tak nagle w 2019 roku wróciły memy i nagle wszyscy pokochali to jest dla mnie A wiesz właśnie... dlaczego? Bo kwatowa była nowa Nowa kwatowa była stary, pamiętasz? Chyba no, coś no 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 Jakoś tak, 2018-2019 chyba kwatowa powróciła no. no, ale dobra wracając to przez to? No pewnie tak, bo kwatowa była jednym z pierwszych serwerów Więc na pewno musiałeś przyciąć jakoś do tego takiego, wiesz odbudowania reputacji Minecrafta No, to tutaj ja tak jeszcze szybko dodam, yy, bo nie powiedziałem o tych youtuberach w sumie no. Ja najwięcej oglądałem Reziego, Multiego, Polskiego Pingwina no, i... No Steel oczywiście czasie. I w tamtym czasie jeszcze chyba pamiętam taki jeden odcinek, w ogóle może znajdę yy, W ogóle kojarzysz Minecraft Stars? Tak Do Dorkaster no, też no, tam właśnie. był, Seedek był, tak, tam, tak, ja to pamiętam właśnie. I ja generalnie oglądam taki odcinek, gdzie właśnie Seed grał z tym, z Kajko. Taki jeden odcinek był. Nie pamiętam, co Kajko nie było, było ale... na Minecraft Stars. Kajko nie było nie na Minecraft mówisz, Stars. Było. Nie, że to Nie mówię też teraz o czymś innym. Że oni nagrali jakiś odcinek wspólny, nie wiem w ogóle skąd to było. Yy, może wstawię tutaj, w ogóle, stawimy tutaj ten, miniaturkę, jak to znajdę. Mi się to wydaje, że to po prostu nie... odcinek z Seed sama, czyli serii właśnie głównej Seeda. Może, ale nie wiem. To naprawdę nie, nie jestem teraz w stanie potwierdzić, ale no, nagrali no, tam razem. No, to wiesz, jak znajdziemy, to stawimy po prostu, bo. Pewnie. Nie przypomnę od razu. Dobra, to jak chcę przypomnieć, to wstawisz. Ale dobra, wracając, bo miałem tu w odpowiedzi poje... YouTube. Ale dobra, my wiedzieliśmy że się zgadzamy na temat Minecrafta, bo jesteśmy też starymi graczami. Ale w każdym bądź razie, w 2012 były właśnie moje pierwsze próby nagrywania Minecrafta i właśnie moja była ta seria, gdzie robiłem właśnie Pixelata, pamiętam ten odcinek i ciekawostka taka, pamiętam, że moja ciocia miała na naszym kompi jakieś piosenki swoje zgrane, takie rockowe. i ja nawet jednej z tych piosenek użyłem, zrobiłem. Tego, jak on się nazywa, Speedat. Speedat, dobrze powiedziałem? Nie, y, tak. to przyspieszenie czasu, że tak wiesz, że puszczasz, przy, przyspieszasz czas, jest pokazane jak budujesz. Jak to się nazywało? E, Time-lapse. Time-lapse, o właśnie. I do time lapse'a użyłem jakiejś okolepsyńki y, z kolekcji mojej cioci hmm. Nie wiem jaki, Ale tak a ładnie brzmiało. To jest fajnie, że możesz tak jakby, jakby, że za tym coś stoi po prostu, nie, że to wiesz. Takie proste rzeczy, ale powiem Ci, że mi, jako widzowi, by się tego przynajmniej słuchały. Bo to są takie, wiesz, proste, ale fajne rzeczy. Na przykład, nie wiem, to tak jak nie wiem, jest pierwszy filmik YouTubera jakiegoś, nie? Na przykład, nie wiem, załóżmy, że tam. Daję totalnie rozowy przykład. Dajmy, że tam, na przykład, tam, pierwszym filmikiem Multiego byłaby jakaś randomowa gra. I właśnie taka historia by za tym stała, nie? Że muzyka w filmie byłaby jakaś tam ulubiona jego mamy yy, nagrał, bo tam była, gra jego brata, a chciał nagrać na YouTube, bo chciał tam coś tam coś, tam jeszcze co mi chodzi, że Takie no. wiesz... To takie duże ze sobą i to jest właśnie fajne. No właśnie, dlatego, dlatego o tym opowiadam w ogóle. No. Okej, okay, to była pierwsza seja 2012. I chyba nie wiem, czy ja w, w tamtym oku coś jeszcze robiłem. Potem w 2013 to nawet pamiętam nazwę sej ona się nazywała samotny Minecraftowiec. Mm. Nie pytaj mnie dlaczego taka nazwa. Ja tam wiesz po prostu, bo Granko, nie, bo ta seria nijak, nijak się nie wyróżniała. Yy, ale jedynie co wiem, to podobno mój kolega ma kuzyna, i ten kuzyn cały czas ma tą serię gdzieś. Na jakimś kąpie starym. Tak mi Wa mówią. O, to mam pytanie od razu. To już tak mogę ci zadać jedno z nich. Twoje. Yy, na czym nagrywaj ten pierwszy film? Yy, te pierwsze filmy wszystkie? No to na moim samym kąpie. Tak, 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 ale na programie. Czy, mo czy mogę strzelić? Czekaj, ja sobie muszę w ogóle trzymać jak się ten program nazwał. Yy... Ola, monto... Bandicam? Tak, Bandicam albo Action? Nie! Fraps! Ja od Fraps zaczynałem. Albo... Nie wiem właśnie, czego ja kojarzę, ale tych Bandicam to chyba taki strasznie klasyki, jak chodzi o nagrywanie. Bandicam, Action, Fraps i tak dalej, nie? Jeszcze był jakiś no. jeden, a no już nie pamiętam nazwy, ale to już jakiś starszy, którego nie no, ma. No. Bo wiem, że był. Fraps dalej istnieje. Fraps dalej istnieje gdzieś tam sobie w przestrzeni. On jest taki słaby, ale jest okej. Okay. Ja używam OBS-a teraz, jak już. Ale właśnie ty używałem Frapsa i Bandika ma tak mniej więcej na przemian. Raz z tego, raz tego. I czasami jak szybko jeszcze. A jest tak jak jest teraz, przypomnę warunki sprzętowe wtedy. I to montowanie w Movie Maker'a albo na Camtasia. O matko, bosko. To, to nie to samo, co teraz w, w Premierze sobie montować. To nie to samo. Hmm. W sumie powiem ci, że pierwsze w ogóle odcinki na Hedosim. Pierwsze były bez montażu, potem były w movie makerze, potem długo używałem Vegasa, a teraz Premiera. A używałem movie makera też do montowania odcinków na Hedosiego. Tak, to mówiłeś mi, że movie makera tam używałeś tak. kiedyś. No tak, mniej więcej chyba to było, nie wiem, no nie wiem, drugi trzeci miesiąc nagrywania. Dobra, a to jest tak, yy, to była ta długa seria, a potem przyszły już te poważne moje próby. Ważne próby podbicia YouTube'a, takie faktycznie, które gdzieś tam pamiętam bardziej. I w ogóle tak, jeszcze niki, bo no tym pamiętasz mnie, tym jest nasze dosi inaczej mnie nie znałeś. Wiesz tylko, że był hmm. filtr TO temu i nik poprzedni, ale, uwaga, bo tamte dwa kanały założyłem pod nickiem, który był bardzo, bardzo zżyty z ROKS -AMB, bo nazywałem się Phil FK. Fk jest nie? Skrót imienia, FK to moje inicjały. No tak. Na Rox to samo, nie? Bo Rox, coś tam wzięte, a AMB no to jego inicjał, bo on ma Michał na imię. Nie pamiętam jak nazwisko. No, tak. no i a natomiast. To Natomiast 2014 to jest taka moja pierwsza, poważna próba gdzieś tam podbicia YouTube'a i już w ogóle to jest niezła historia, bo chciałem to wstawić w moje urodziny, pierwszy odcinek pamiętam, w mojej urodziny, czyli 23 grudnia, dzień przed Wigilią, ale nie mogłem, bo to były moje 13 urodziny, a YouTube był wtedy od 13 roku życia już i musiałem odczekać jeden dzień, żeby wrzucić odcinek. Więc pierwszy taki faktyczny odcinek, taki, takiej pierwszej porządnej próby YouTube'a wstawiłem w Wigilię 2014 roku. Ale ale da. Na jak? I ogólnie tutaj uwaga, może takie być śmiako, ale mój nick brzmiał wtedy filen fuck. Filen fuck? Mhm. Ja je też na polski to przetłumaczyłem. Yy, Wielkie wiadomo co. Wielki sprzęt. <grym> eee, a nie, ja to inaczej przetłumaczyłem, wiesz co, nie wiem. Jakoś to można ukryć, o wiem, zakodujemy to i na ekranie się wyświetli, <grym> tylko tak, żeby to nie przyczepił. Dobra, zakodujemy to jakoś. No. no. Ale ci powiem, że ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, nie? Że taki nick brzmi. Dopiero na jakimś serwerze pamiętam, ktoś mi tam rzucił, że ej, a wiesz, że FIREN znaczy wielki. Tylko w ogóle to nie jest przystane tak, jak się y, pisze firen po niemiecku, tylko tak jak się mówi, firen. F i. Mhm. No, i dobra. Jeszcze sobie bardziej z angielskiego przetłumaczyłem. A, dobra. A ja z niemieckiego. Bo z angielskiego też jest tłumaczenie, jak za pierwszym razem usłyszałem, usłyszałem Fil, czyli jakby wypełni AND. No. wypełni i... i baw tak. się dobrze. Wiadomo. No i dobre. jak to... Okej, okay, była seria pod nazwą Philem Craft się nazwa, bardzo kreatywna nazwa. Yy, no i co? Tam sobie po prostu też grałem tylko na modach po raz pierwszy grałem. Za chwilę nie pamiętam o. na jakiej paczce. Natomiast pamiętam z późniejszej serii, bo dobra, była ta seria, potem jakieś tam inne rzeczy. Dalej gdzieś tam właśnie jako ten firen. I w ogóle część wstaje, bo no... Ty moje skiny robiłeś w Minecrafcie, to wiesz, że ja byłem, teoretycznie na ciebie byłem cały czas yy, żółty, nie? Mój skin był bardzo żółty, wiesz, że jakieś no tak. miałem czarne włosy w skinie? A wiesz, że chyba nawet mi to Nie, nie wiem, czy go nie, raczej tego skina nie masz, ale coś nie mi mam. kiedyś się... Ma nie wspominałeś, naprawdę mam wrażenie, normalnie takie mam teraz deja vu w głowie, że mi o tym mówiłeś. Te skiny mi przepadły, najstarszy skin, jakiego mam, to z 2018, obecnie teraz. Cześć, czy to jest ten skin, co mówiłeś, że wszystkie kolory były w nim jednolite? Mhm, tak. A, miałem no to mówiłeś. Czarne włosy, czarne oko, jedno oko i miałem koszulę niebiesko-, czer niebiesko czerwoną Tak jak w kropki. No to mówiłeś mi o tym. O, jest, o to jest tak oldschoolowy skin. Tak, dosłownie, no stary, to jest jednak wiesz, 2000 To jest jednak 2000 to był czternasty, nie? I 15 no, potem to, to chyba ten trend panował z kapturami i tak dalej. Z nie. Tymi miałem, y znaczy możliwe, że ktoś mi kiedyś zrobił właśnie y kaptur. Ale to nie wiem, no straciłem te skiny, szkoda. Ja obecnie, jako osoba, która robi skiny, nienawidzę kapturów i nigdy ich rzeczy nie zrobię. Nie. Jak ktoś mi da, który zrobił mózg, kaptur w tego po prostu od razu odeślę na Sybir. Tyle. <laughs> tak, wysyłka na Sybil, drodzy Państwo. Bar bardzo humanitarne. I dobra, tak. Było był Craft, potem był Trip, się, seria nazwa. I tu nawet pamiętam doskonale, że sej. Grałem na paczce Sej Modne Obcasy Madzi. Madzie, pamiętasz YouTube'kę? oglądałem jej film i ona chyba był tam chudy, jak się nie mylę. Takie był ona była ona, y, chudy i ktoś tam jeszcze był, ale Ona za miała chinię, dużo kumpi, którzy z nią nagrywali, Shio na przykład z nią nagrywał kiedyś też. Castaway'a Way'a, Castaway, ich najlepsza seria chyba. To z chyba bym... właśnie to oglądałem. Nie, to był taki odcinek właśnie z jakiejś tam. Mam to czasami tak, jak zamykam oczy teraz, mam normalnie jakby stoi ona, chudy, dosłownie w skinie chyba chudego z tej story. I jeszcze jakiś gość. Na pustyni, gdzie jest jakby między nimi idzie, e, tory między nimi idą. i Nie, nie przypomniałeś sobie takiego odcinka, meskitu Znajdę to, znajdę to. Szukaj sobie, szukaj, ja dokończę. I ogólnie tak, y, ona miała serię Minecraft na obsasach, no czyli po prostu w Minecrafta, nie? I była seria potem na, Minecraft na modnych obsasach, to była seria na modach. I ona miała paczkę, to była wersja 1.6.4, jedna z moich wersji Minecrafta do dzisiaj. I ja tę paczkę byłem i na niej nagrywałem sobie. Ale to sobie było fajna. Ja pamiętam, miałem wtedy taki domek nad jeziorem. Jeszcze trochę tam na jeziorze, ale tam fajnie było. I powiem ci, na tam fabułę zrobiłem. Jakąś. Pierwsze podejście fabularne było. Znalazłem to. Znalazłem to. Co znalazłeś? To był e, Pyramid Escape Adventure Map. 10 lat temu. Magdalena Maria Monika, tak? O, matko bosko, tak, no, Madzia. Tak, znalazłem to stary, to to jest to ujęcie, co miałem w głowie. Tylko na przestrzeni lat mój mózg to totalnie zamienił. Jakby to wertes tam był w ogóle. Haha, wertes, jeszcze tym Boże. No i dobra, kontynuując. No i grałem sobie na tej paczce i robiłem tam pierwsze podejście fabularne. O, no. fabularne? Tak. Już ci opowiadam. Było coś takiego, że y, był sobie właśnie tam y, mój domek nad jeziorem, a potem nagle w pewnym momencie poszedłem sobie w pi wiadomo gdzie. Y, poszedłem sobie o, gdzieś tam dalej na chyba bodajże zachód, bo to by chyba był odcinek na zachód. Tam sobie zbudowałem, znalazłem jakąś wieżę, coś takiego, o, i ten, i no. Ktoś nam zadano jakąś wieżę, i tam sobie robiłem wieżę, wszystko spoko, Tam sobie budowałem domek, i nagle w ostatnim odcinku powróciłem. I mój dom oczywiście musiał być wybombiony, bo jak, żeby inaczej, nie? Jakiś gość A... musiał mi A... go wysadzić. Standardik style. Uh, I wskoczyłem w jakiś portal, ten portal miał mnie przenieść na jakąś inną mapę. I tam miałem zbudować serwer. Bo ja dużo robiłem serwer w ogóle do znajomych i tam też miał być serwer, mieć się z tego nagrywać. Oparte bo to oczywiście o Dorecaster, bo mi serwer ktoś z Widzolandia i tam był poprowadzony do o sezon trzeci. Bo właśnie chyba najwięcej właśnie oglądałem do Recasta, to jest mój najważniejszy dla mnie youtuber. Jednak kochałem tutaj fabułę i CG dalej, Często się jakoś tam gdzieś nie inspirowałem. No mało tego, ja nawet kiedyś nie wystąpiłem, ale to później powiem. E, i ten, i no. No i właśnie oni mieli serwer Widzolandia, a musiałem sobie chyba bez czy jakoś tak? Jakoś tak miał się, miał się nazywać? No. No i tam odcinek skończył tym, że szedłem w portal i miał być kolejny sezon, ale kolejnego sezonu nie było. Uh. Ups. A co tam się stało? Iż co? Ja się nie wiem. Bo ogólnie było coś takiego, że moje dwa. Bo to był. Mm, nie z tam tych dwóch pierwszych Sej, bo tego kompletnie nie liczę. To ten kanał i jak jako mój pierwszy kanał. Ten i następny moje kanały były bardzo słabe. Ja je kończyłem szybko, bo tak czułem, że to nie ma sensu. A po chwili mi się zachciało znowu nagrywać, i nagrywałem od nowa. Mhm. Uh -huh. No. Więc tu skończyłem? Wyczyłam, co? Wyczułam jakiś taki trochę pewny koncept w tym Jaki nie koncept? Wiem, nie wiem, czy wiesz co mi chodzi już Nie wiem, co masz na myśli No, że się kończy, zaczyna i potem się... Znaczy, że się zaczyna, kończy i potem się znowu zaczyna i potem się kończy No jakieś, na błę... jakieś błędne koło No M, I, N, A, B, I Minabi I w sumie? W sumie. się zatacza, jest w historii. <laughs> Cały czas kończę i zaczynam. Można do powiedzieć. Dobra, wracając do tematu. I dobra, to był pierwszy kanał, go zamknąłem w 2015, tam chyba pod koniec wakacji. Potem... I potem w październiku kupiłem sobie pękę w ogóle, tylko musiałem nick zmienić. I zmieniłem nick na z tego firm na... I nawet nie Fear tylko Philip FK teraz. Rozwinięcie nastąpiło. Z Fila przedem Filipa. Jako właśnie FIBFK nagrywałem mm, sobie na kanale FIBFK, seria się nazywa FIBGA w Minecraft. Tam pamiętam, że byłem na akacji, tam budowałem wielki dom, no i też tam spobudowałem coś i tyle. I w ogóle ciekawostka, gdy zakładałem FIBATETOT, te, to ten kanał jeszcze istniał przez jakąś chwilę. O, Nawet to było to jest... co? Co dzisiaj wepnę? Bo wszystkie kanały, o do tej pory opowiadałeś, one już nie istnieją na YouTube. Nie są w więc ale usunięte. I, tak dalej. I wiesz, to staje, bardzo obawam nad faktem. Bo ja teraz, w tym momencie, chciałem sobie cofnąć się te 10 lat wstecz i zobaczyć sobie te odcinki. Ale wiesz, no kto o tym myślał, jak też. był taki mały, nie? Ja, wiadomo, też bym chciał zobaczyć te odcinki. Ja w sumie sam straciłem kanał, który bym w sumie, mimo że ten filmik zgaduje, że był pewnie taki, taki krędziawy, to szczerze chętnie bym obejrzał. Chodzi o same wspomnienia, po prostu. Właśnie, właśnie. Ja bardzo chętnie sobie zobaczyłem, ale kanały wszystkie kasowałem. Ale jak zakładałem kanał film to te łamane na Hedosi, to kanał FIP w wkroczył jeszcze istniał I nawet na 500 subów oglądałem filmy z tamtego kanału. Możecie sobie widzowie wrócić, jeśli chcecie. To jest jedyny chyba. to jest jedyny sposób, żeby coś tam zajrzeć. No i dobra, tam nagrywałem, pamiętam, że nagrywałem od października 2015 do końca roku gameplay, a potem na Game i zacząłem się vlogować. Tylko, że moje oh. wrogi. No, tylko że moje wogi były takie takie średnie, po prostu siedziałem sobie przed biurkiem i gadałem o, o pierdołach jakichś, nawet często nie miałem pomysłu na odcinki, chciałem coś nagrać, odwrotnie niż teraz, teraz mam pomysły, a nie mam czasu, a wtedy miałem dużo czasu, często coś na nagrywania, nie wiedząc co robić, nie? I tak pamiętam na przykład taki odcinek, yy, nie wiem czy ty koja yy, kojarzysz Adi, znaczy Lego Nexon pamiętasz, nie? Serię Lego. Chyba, ale powtórz jeszcze raz, bo... Lego Nexo Knights. A, tą serię tak, pamiętam, pamiętam. Ale to nie jest pierwsza seria Lego. Była seria, która się nazywa Lego Kingdoms. I ja pamiętam, miałem taką wieżę jeżdżącą. I pamiętam, że w jednym odcinku zrobiłem coś takiego, że tak sobie siedziałem, mówię, e, nie wiem, co mam zrobić. I tak po prostu wziąłem tą wieżę i zacząłem mnie jeździć po kadrze. Aha. No, i tam potem mi chyba ktoś napisał, fajna wieża. Fajna, fajna wieża, fajna wieża. No jak, fajna wieża stoi. No i tak nagrywałem sobie tam chyba przez jakieś 3 miesiące. Skończyło się na tym, że tam pamiętam, że była jakaś była tuberka, którą ja oglądałem, bo ona nagrywała właśnie na dole Castle Watch Super. Jednym z serwerów właśnie, już nie z tylko bo w wtedy był miton Ona się zwała Orunia, pamiętam. Ja ją oglądałem i tam było, że jej kumpel miał dramę z jakimś gościem. Ja też uznałem o tym nagrać. I wtedy w ogóle nie pomyślałem o tym, że to jest bezsensowne, nie? I. Ten gość, który był w tej damie uczestniczył, ten kupę... Ouni... Nagra... Co? się nagrał? Co? nie miałem opóźnienia chyba internetu, ale chyba się nagrał, mówienie mówię No, i tam jeszcze wiesz, tam, tam stoję, po stronie tego typeczka i tak dalej, nie. I on do mnie przyszedł i powiedział stary, dzięki, ale to nie twoja sprawa. Było mi smutno. Wtedy, bo to nie jeden. Jakby tak, właśnie to 16 początek, to było no przed założeniem Flipa te Ja wtedy właśnie e, się załamałem, zamknąłem kanał, znaczy nie, nie, nie rzucałem tam nic po prostu i, i miałem już nie nagrywać. A potem w górę założyłem flipa te I tak się zaczęła moja przygoda jako flipty tote i potem HEDOSi. Dobra, to Rady zanim przejdziemy już do kanału Flipty Tote, Hedosi, czyli ten jego najważniejszego, bo nie wiem, czy chyba nie miałem nic do zadania w kwestii mojego roll, że tak powiem. No tak, to właśnie sobie jakoś szło. Te kanały się zakładają, gdzieś tam Minecrafta próbowałem się uczepić, potem vlogów i tak dalej, nie? Masz jakieś pytanie w kwestii tam jeszcze przed chwili potetowych, czasów? Hmm, chyba nie, ale czy jest możliwe, że na jakimś, nie wiem, komputerze u kogokolwiek są te filmy? Niestety nie. Sprawdzałem kiedyś na staruszku, czy mi gdzieś nie dostały, nie ma. Mówię jedyne co, to pamiętam, moi koledzy twierdzili, że kuzyn jednego z moich kolegów miał samotnego Minecraftowca. A ja w to wątpię trochę, że to była prawda, bo po prostu chyba raczej chcieli się ponabijać. Szkoda właśnie. To jeszcze jedno pytanie. Mhm. To jeszcze jedno pytanie. Słucham. E, który to jest vlog, o którym mówisz, że oglądasz to właśnie stare filmy? Specja na 500 subów. Po prostu jest nazwany specjalna na 500 subów. Okej, okay, czy, czy to się nazywa Specja, bo ja szukałem w HD vlogach. Nie, 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 to jest Specja. Specja na 500 subów dwuczęściowy. Pierwszy to jest oglądanie pierwszych filmów z Hedosiego, wtedy jeszcze Fipa Tatote, a drugi to jest oglądanie z Fipa FK. Zadam są. Obejrzycie sobie, ja, ja na ja ten film przywróciłem w ogóle na kanał, więc on jest od niedawna snu. Ale jest na kanale normalnie, tak? Tak, normalnie na kanale, mówię, właśnie go niedawno przywróciłem. Okej, okay. chedo osi Okej, okay. no dobra, to mów dalej, bo w takim razie nie mam pytań, okej, okay. jest powiedziane. Nie mam pytań? O, no to, razem. Znalazłeś? Znalazłeś? Tak, w ogóle tak. wiesz, kto robi miniaturkę? Wygląda jak robiona w pięcie trochę, ale. no... Zgadnij, kto ją robił. Nasz przyjaciel, OG Lewy. Norbi. Ale lewy robił? <noise> tak, o drzywę. E... nieźle. No bo to był naszej, yy, To były początki naszej współpracy. Do tego przejdziemy zresztą też zaraz. Dobra. Ej, pan, bo, yy, przyszedł szybko jedna rzecz. Ostatnia, no. ostatnia. Dobrze. E, bo to jest przed trzech lat i szczerze mi... bo ja nie wiem czemu ja jesteś... Mam wrażenie, że ty masz 5000 subów. i jak ja widzę specjalną 500, to mi się kojarzy, nie wiem. 6 lat temu, 7 lat temu, gdzie ty jeszcze nie nagrywałeś, to takie jakieś jak mam skojarzenia, Sary, mam tak namącone wełbie. A to było również lata temu to był 2022, trzeci, pierwszy. 2019 e, stary, no właśnie, to nie było jakoś bardzo dawno. To było chyba mniej więcej luty chyba, jeżeli pam dobrze pamiętam. Jakoś e, tak. aż, aż ci powiem aż ci powiem e, nie ma wyświet... Nie, nie ma... A, 8 luty, równo. No. No dobrze, mówię luty. No, 500 są mamy tysiaka teraz, ale no, no 500 tam, dobra, w mogę... i jest ujęcie z tego normalnie, jak jest pokazane Filip FK, 55 mm -hmm. subskrybentów. Tak, tam kanały moje dobijał chyba 60 max, on miał chyba, Filip FK chyba miał w szczytowym momencie 63. Mogło tak być, niestety nie wiem, to nie potwierdzę. Ja, no, to jest tylko z mojej głowy, tak pamiętam coś takiego, no. No ale dobrze, już, okej, okay. znalazłeś, powiedziałeś, dobra, miałem opowiadać, że jak w ogóle zaczął ten. Czy byłeś już chyba gdzieś jakoś historię moich początków tutaj. No, powiem, nie ma... Ale nie ale specjal to mów. O, pewnie, że tak. No ogólnie, no tak się to w sumie zaczęło, że mi się, mówię, no, niby tam po tej właśnie tym, wmieszałem się w tą damę, chłopaki tam mi powiedzieli, żebym się nie mieszał, to bym mi było tak, nie chciałem nic robić, ale potem, nie wiem, co w się, sensie, ja mówię, jesteś jak już nawet jak ja mówię, że mi się nie chce. To ja i tak po jakimś czasie mam taką chęć, że mi się chce, mimo wszystko. No i odpaliłem sobie, tylko że nie wiedziałem co ze sobą zrobić, bo tak czułem, że w grach się nie do gier się nie nadaje. Yy, w sumie, no teraz tylko gramy na streamkach sobie, bo to jest chyba najlepsza forma jaką możemy robić. Ale wtedy czułem, że w ogóle nie nadaje się do robienia gier. Uznałem, a może wrogi? Może to jest jakaś forma. I oczywiście jak to ja, musiałem zacząć grać o pierdołach, wiadomo. <laughs> nie, to nie mogło być tak, że musiałem grać o czymś sensownym. No i tak oto film, kim ja jestem, bo podobno... Yy, bo tak pamiętam, że jak sobie przeglądałem któryś z filmów, w którym to powiedziałem, właśnie, ja wiem w jakim filmie opowiedziałem. Ja historię kanału opowiadałem w filmie na piątą rocznicę, tam tak skrawkowo i był film na czwartą rocznicę, którego nie ma już na kanale, bo on jest trochę nieaktualny i pamiętam, że ja w tym filmie na czwartą rocznicę powiedziałem, że ja podobno wyczytałem w jakimś poradniku, żeby od, w pierwszym filmie się przedstawić. Aha... I tak mówiłem. Cześć, ja jestem ten film. To jest pierwszy film na moim kanale. Jako, że jest to pierwszy film, to chciałem się Wam krótko przedstawić. Mam prawie 15 lat, Mam urodzin za dwa tygodnie i 3 dni? Bacz, czekajcie. szybka matematyka. Nie, za 3 tygodnie i dwa dni. Że odliczyłem? Nie, za 3 tygodnie i 1 dzień. Tak, bo 3 tygodnie tak, bo 1 grudnia 3 e, tygodnie, 22? Tak, za 3 tygodnie, jeden dzień. I tam mówiłem, co mnie interesuje. Mówiłem, czy mam jakieś marzenia, plany, czy marzenia, coś takiego, hobby. To mówiłem, że chciałem, żeby YouTube stał się moim hobby. W sumie, YouTube to jest dla mnie coś wielkiego, coś chyba najważniejszego, jaką mam w życiu, trochę. Jakby, słuchajcie, no, 10 lat nagrywania, i ja w końcu mam 1000 subów, to jest wielka rzecz. I ja nie myślałem, że jakiekolwiek kiedykolwiek stówkę, a tu naget siaka. Więc ja mogę spokojnie powiedzieć, że YouTube jest najważniejszą rzeczą, jaką ja mam, po prostu. No. Dopóki nie znajdę jakiejś ważniejszej, ale na ten moment mogę spokojnie powiedzieć, że YouTube jest najważniejsze, co mam. No i dobra, no i się tam ładnie przywitałem i potem sobie nagrywałem, nawet daily często robiłem, bo wiesz, to te filmy były ja takie, stawiałem telefon na jakiś, robiłem wiesz, takie sterty kamień, bo ja ogólnie na nawet widzę, pokażę mam to tu tutaj, o, matka matko jakie to ciężkie, zobaczcie, tutaj mam takie pudło z kamieniami, ty Adi tego nie, nie widzisz teraz, ale zobacz sobie później na ten odcinku, tu jest takie pudło z kamieniami i ja stawiałem to pudło, jeszcze miałem takie długie, mniejsze, tylko nie wiem gdzie je mam i na tym pudle kładłem telefon i tak, i to był mój statyw. Dosłownie Pamiętam, że ja kiedyś zrobiłem staty ze z książek, bo do tego filmu nagrywałem, ale już go chyba nigdy w życiu nie znajdę. Próbowałem go znaleźć, ale no nie idzie. No właśnie. Ale to jest... Ej, to też ma taki klimat, takiego kombinami, takie jak ja to mówię warunki polowe. Jak my no. robiliśmy ten, jak ja do ciebie przyjechałem i zapomniałem statywu i myśmy kombinowali na milion sposobów jak telefon ustawić. No i dobra, ja sobie tak nagrywałem odcineczki jakieś, e, tam różnie bo i gadałem o YouTubie, czasami... O, nie, bo to było ogólnie tak. Pierwsze odcinki były tak zwane tagi. Nie wiem czy coś jak tag. Tag coś tam. Kojarzysz taki mm. format? Nie. Nie za bardzo. To było coś takiego, że to było... Na przykład był tag YouTube. I, za... I to było tak, że miałem kilka pytań z YouTube i na nie odpowiadałem. Po prostu. A wiesz co jest najzabawniejsze? Sam sobie wymyślałem. <laughs> no, znaczy, bo coś że najpierw sam wymyślałem, bo nie miał kto mi ich zadawać, a potem pamiętam chyba już w roku 2017, było coś takiego pamiętam, taką sytuację, że byłem sobie na Świetlicy, tam naspinowała wtedy nasza katechetka i pamiętam, że moja koleżanka jedna i moja katechetka mi pytania wymyślały. A bo, co, tylko koleżanka? Nie, coś moja katechetka kiedyś mi mówiła. Nie wiem, czy ona mi właśnie jakieś pytanie nie wymyśliła. Możliwe, że tak było. I pamiętam wtedy, yy, bo to 2016 to był taki po moment, kiedy już powoli gamepy umierały, bo pamiętasz, był Minecraft, potem był CS i potem był taki moment, że one powoli umiały na rzecz wrogów, co nie? Tak, tak. No, i ten. Yy, ale ja pamiętam, że jeszcze te gameplay wtedy żyły. ja pamiętam, że początkowo, coś takiego, że wiesz, przechodzimy się na wrogi, więc ludzie strasznie na mnie najeżdżają i rób gameplaye, nie? Ja, mu, ja tam będę ujętał taki film, dlaczego ludzie wolą grać filmy z Gier. Jakieś kompletnie dziwne argumenty dałem, ale taki film uznałem będzie dobry, nie? I coś tam było, że tam się coś dzieje ciekawego, nie wiem, zresztą... Nie wiem czy ten film jest na kanale, mogę go ewentualnie przywrócić sobie później. Więc on może jest teraz w takim momencie, znaczy może jest, a jak nie to już go przywróciłem, więc on jest. Więc sobie go możecie obejrzeć. No, i jak sobie to leciało właśnie, na takie odcineczki i stary, content filmowy też już był. Był już. Był, coś tam robiłem, pamiętam robiłem na przykład... Omówienie teorii z epizodu 8 Gwiezdnych Wojen. A to o, o, o tym też nie mówiłeś. Mm -hmm. O, że to tam nagrywaj taki film. Tak, i tam oczywiście było gadanie o tym, że Luke zginie. Wielka mi, wielka mi niespodzianka. Gadanie o Heh. tym, że ostatni Jedi czy, czy to jest jeden Jedi, czy wielu Jedi. Tak, a to dosłownie pamiętam, jak mi o tym mówiłeś. O tym, że Luke zginie. To pamiętam. A że nawet przy tym był, na Discordzie. No, myśmy coś gadali. Yy, I co jeszcze tam były za odcinki? O, była na przykład taka seria, tam się nazywa z kminy. Ja tam chciałem po prostu opowiadać jakieś rzeczy o Harry Potterze, tylko że nikt mnie o nic nie zapytał. A. No i potem no to... sam, sam odpowiedziałem na jakieś takie trzy rzeczy bardziej znane. Nie w sensie jakieś takie trzy rzeczy, nad którymi się ludzie bardziej i ja na nie odpowiedziałem po prostu. No to co? To do katechetki. Dobry, <laughs> dobry. Nie, nie wiem, gdzie ona jest, niestety. Już jej tu nie ma. No. Ale dobra, no, no i okej, okay, no i tak sobie nagrywam odcinek Takie właśnie te tagi były, jakieś tam wrogasy, wrogmasy robiłem stare nawet Nawet nie wiedzą, że vlogmasy są wrogi świąteczne, bo mój vlogmas najbardziej chyba taki pamiętny, to był vlogmas, gdzie ja się jakiego, idę do fryzjera i właśnie mówię o tych gierkach, nie od się takiego, że był pierwszy kadr, gdzie sobie idę, sobie idę w kurtce z kapturem, idę sobie do fryzjera, coś tam gadam Potem sobie wracam, znowu w kapturze coś tam gadam, a potem siadam w domu i coś tam gadam o gierkach. Hmm. Po prostu powiem Ci, że te filmy mają największy klimat chyba. Tak. Teraz zajrzałem na chwilę, ten ten specjalny na 500 subów. To to był taki, film był taki, gdzie oglądałeś, że siedziałeś sobie na tle yy, półki z książkami z takim oświetleniem lampy na biurku i coś mówiłeś, to było takie klimatyczne. Poczułem, że to był jakiś... 2015-2014. Nie wiem, strasznie tego czułem taki rok. Czekaj, możliwe, że to chodzi o ktoś z o. Znaczy, na pewno chodzi o ktoś z moich poprzednich kadów bo ogólnie no ja siedzę teraz przy biurku moim, ale moje kady były: czekaj. Yy, tutaj, widzowie, wy widzicie, tutaj, może ja kawałek wam przesunę. Zobaczy, tu jest ta moja. Yy, to jest mój fotel, w którym ja nagrywałem pierwsze odcinki. On cały czas tu sobie stoi, czasami też tam siadam, sobie jak mi się chce, yy, więc on cały czas tutaj jest. Pamiętam, że nagrywałem też na tyle biurka, tylko że byłem odwrócony. Tak jak Adi pamiętasz, to mój stojący kadr, gdzie ja stoję yy, przed biurkiem, nie? Nie, to była... Czy to nie ma czasami decenzja jakiejś książki? Mm. Decenzja książki? Nie, mi chodzi on... o... Mi chodzi, że teraz często nagrywam odcinki... Znaczy nie, bo od, od roku nie nagrywałem żadnego odcinka na stojąco. Ale rok temu, pamiętasz, nagrywałem odcinki często jak stałem przed biurkiem moim. stałym przed moim biurkiem. Ach, a no to tak, no to tak, no. o tym mówię nawet. Tak, a kiedyś siedziałem przed moim biurkiem, był też taki kady. był też taki kad, gdzie siedziałem sobie, tam widzowie dalej, jest kanapa, yy, znaczy to jest wersarka, ja sobie tam siedziałem, tam jest też telewizor, tam jest zegar, ja tam sobie siadałem i wtedy już było moje biurko widać, on tam, pamiętam, raz był ustawiony na prosto na tą ścianę tutaj, a raz był przekrzywiony i było widać biurko. A, także takie były, albo właśnie siadałem na ten. Siadałem sobie właśnie tu na moim fotelu, i zamiast kart był na tą ścianę, to był na moją półkę, tutaj z książkami. Tutaj, no, moja półka jest z książkami, wszystkimi tutaj mam gwiezdo i rzeczy ogólnie, ale no. W każdym bądź razie. Różne ustawienia, ale też było tak ustawione. Więc może Adiś o ten kart chodzi, że ja siedzę na fotelu i widać akurat moje, moje książki. Bardzo, bardzo prawdopodobne. No właśnie, i ten, i no, i zapomniałem o czym mówiłem. Aha, że były jeszcze właśnie te Harry Potter Pamiętam, że na przykład książki z Harry'ego Pottera omawiałem sobie jakieś, bo nie wiem czy Ty się orientujesz, bo nie wiem, chyba niezbyt się na Harry Potterze znasz. Ale jest siedem głównych oh. książek, jest to przekręte, przekręte dziecko, tak? Powiedziałem jeszcze raz, przekręte, bez przekręte. I są jeszcze 4, teraz już w sumie chyba cztery, czy pięć położnych książek. Ja, zna, ja znam główne trzy. Ja o tych książkach opowiadałem coś, też był taki odcinek, pamiętam. Mhm. Uh -huh. No właśnie, i dobra, i co tam jeszcze było z tych początków takiego istotniejszego, co mógłbym powiedzieć? Nic no, po prostu wiesz sobie, co, mi przychodzi do góry to nagrywałem, nie? Tak po prostu o. Ale istotne było to stale, że ja o moim bym wtedy skończył nagrywać. Był taki moment. Tego? Obecnego, na którym teraz stawiamy tak, tak, do siego oh, flipatę to e, to było czekaj. To... I wobec sobie, że to by, co byśmy dzisiaj robili, gdybyś to faktycznie zrobił wtedy? Widzowie, od... napiszcie w komentarzach teorie. No właśnie, staję, jak... Ja to zamknął no, w sobie sensie, się wieś, ja nie myślałem, że to dojdzie do takiego momentu. Nie myślałem, że będę nagrywał 6 lat. Finalnie będę miał współpracownika takiego jak ty i będziemy sobie takie rzeczy robić, jakie robimy. Będzie Discord, grupa Facebooka że dzisiaj powstała swoją drogą. Ona już jest, no. także link macie w opisie. I, I Tą tak... no, zrobimy taką porządną. No <laughs> kiedyś. No, było dużo problemów z nią, ale zrobiliśmy tą fabułę, patrz to i no. Spełniliśmy moje tą... marzenie, moje marzenie. No, Właśnie przez oglądanie do Ekasteja, nie? Ja chciałem swoją fabułę zrobić i się udało. A wiesz, że to, wiesz, że to też było moje marzenie. Dosłownie miałem takie same, dlatego. Chyba ja wszyscy o tym marzyliśmy, tam... mi się wydaje. Tak, Jezu, nie wiem, ja tam uwielbiam serię Minecraft z Bitkowie. To było najlepsze co oglądałem za O tak, Dex, Pixelos i Kero, kurde, jakie to było super. A tak. nie ma już odcinków na YouTube chyba. Nie wiem, chyba jest tylko. To... Znajdę, znajdę teraz. Wiesz co, bo mi się wydaje, że chyba, bo pamiętam, że u Dexa był sezon pierwszy i trzeci, u za był drugi, chyba tylko Pixelos ma swoje odcinki. Wiesz, Albo... że dzisiaj nie bierzełem trzeciego? Czemu? Trzeci był fajny. Pierwszy i drugi tylko obejrzałem. Znaczy, w sumie... mam... nie. To się stało z serią Minecraft Bitkowie i mam u tego. U uh, HC.PL jest. To chyba hey. jest kanał Dexa, mi się stary. wydaje. Możliwe. Caisz stary. ale to jest... Nie, to chyba raczej nie, bo to jest HC.PL sprzed dwóch... dwa lata temu A A dobra, to jakiś więc... gościnny. Jakiś tam inny gość. Tak. Okay. Ale stary. Stary. Jakiś gość zrobił. Normalnie wszystkie odcinki w dwugodzinny film. Nice. Obejrzymy sobie to. Trzeba, na jakimś streamie obejrzeć. Tak. <to. tuk> o, pogadam sobie widzowie. Ale wracając do rzeczy. Bo ogólnie, no tutaj mówię. E, był ten właśnie moment, kiedy chciałem zakończyć, bo mówię: Moje dwa poprzednie kanały nie dobiły 100 subskrypcji. W moim pierwszym marzeniem tak nie było. Tysiąc. Moim pierwszym było 100. I to było coś takiego, że ja tak właśnie. O, no nie dobijały. Te kanały wcześniej Trzeci też tak właśnie FilipTTOT nie czułem, że może być Właśnie w ogóle tak szybko powiem Bo wiesz co znaczy te TTOT nie Starzy widzowie będą znaj, ale dużo nowych widzów nie wie Czekaj, 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 chyba wiem Dawaj Mówiłeś mi o tym Kurde, nie mogę sobie Muszę to wygrzebać po prostu z głębi mojego umysłu Mówiłeś mi, że To jest z angielskiego coś, prawda? Mhm Wiem już Dawaj Yy, czy to nie ma jakiegoś związku z datą urodzin? <grym> oczywiście. No. No właśnie, ale nie nigdy nic... 2, 3, 1, 2. T, T, O, T. 23 no, to się grudnia. Się. Dlatego teoretycznie moglibyśmy zamiast ekipa 2, 3, być ekipa T, T, O, T. Pff. No. Nie no, ekipa 2, brzmi EPI. Chociaż, znaczy ja, ja jestem generalnie fanem ekip, które mają litery w nazwie, ale no... Jak już, jak już jest 2.3.1.2, to niech będzie 2.3.1.2. Pozostajemy sobie 2.3.1.2. No ale w każdym razie właśnie yy, byłem moment, że chciałem zakończyć, bo nie czułem, że ten kanał może gdzieś wyżej zajść. A potem w wakacje trochę pozasuwałem, nagrywałem wrogów tam z a Pamiętam, że na przykład był wrog, gdzie sobie łaziłem po 100 wiekopolskim mieście, gdzie chodziłem do Już Różne takie jakieś wrogawki wykombinowałem tam z moimi kumplami z podwórkami, nagrywałem. Moją pierwszą ekipą. Ogólnie chyba cały czas ja praktycznie koło miałem koło siebie. W, właśnie na początku miałem pierwszą ekipę. Kasper, Kasper, jeden z drugim, Oliwie, Kuba, Mateusz, Dawid i wiele tam jeszcze innych osób. Z tymi często nagrywaliśmy Wogizdowera na przykład, ale jak chodziliśmy na nasz opuszczony młyn, oj, potem młyn, mm, strasznie było w wyjdzie. No ale dobra, finalnie pozasuwałem w wakacje i udało się bić stówkę. I zrobiłem specjal nawet z tej okazji. Był yy, odcinek, z, był gameplay z Ego Harry Potter. Tylko, że był zareagowany. A tak to było fajnie nawet. No i dalej się tam coś nagrywałem. Poszedłem też do liceum wtedy, więc to też wiadomo, to już trochę udało się większą publikę jakąś zająć, bo nowi, nowi koledzy, wiadomo, też oglądali coś. I mm -hmm. też na przykład, też ich w tych filmów nie ma, ale ja na przykład często jeździłem sobie na koncerty, ale nie teraz tak jak jeżdżę do rapów, głównie tam z SB, z SB Mafii, bo ich tak głównie słucham. Kiedyś słuchałem zupełnie słuchałem tak sobie raczej popu i takich mniej znanych które piosenkarzy, ale może na przykład taka coś Ipka, taka piosenkarka. Może ci się coś Sywia Lipka. Znam, znam. No. To na koncerty jej oraz tam jej kumpi yy, z takiego projektu, on się Youngstars nazywał. Ja jeździłem na ich koncerty, wrzucałem wrogi y, z tych koncertów i będę tam rozpoznawany w gronie właśnie fanów, nie? Bo jeździłem do wrocławia na każdy koncert. I gdzieś tam na tym się też moja jakoś gdzieś tam więcej subów pobijałem. I chyba pamiętam w ogóle swoją drogą, że 200 subów to pamiętam, wybiłem bardzo szybko, bo. Yy, czekaj. Teraz tak, 100 subów wbiłem w sierpniu, czyli wbiłem je w sumie w 9 miesięcy. A potem, yy, tak, w grudniu 2016 zacząłem, w sierpniu 2017 miałem 100 subów, a 200 miałem w marcu 2018, czyli, szybka matematyka, to było ile? Yy, a nie, było yy, 8 miesięcy? Nie, co ja gadam? 7. 7. 7, no to krócej. Yy, to też na tym się opierało, a... Ale też w międzyczasie ogólnie, uh, więc tak. Były takie, właśnie ta te tagi, były wrogi z koncertów, wrogi z owara, ale ja ci, Adi, o tym też często wiem, że ja, jak tylko wiem wrogi, to miałem takie, że w tych moich filmach nie ma jakiegoś sensu. W sensie nie mam czegoś takiego. Tak jak teraz mamy kontent filmowy. Nie mam jakiegoś konkretnego kontentu. Że jedyne co ja robię, to opadam o sobie, nie? I to jest takie trochę. No tak, tak. To się może wiesz. wyczerpać kiedyś. No tak, że takie wiesz, że siedzenie po prostu i mówienie to takie jest już. Jest coś takiego jak rutyna, ale. To już jest taka zbyt potężna rutyna, bo na przykład że no my robimy kontent filmowy, ale tak jakby my mówimy za każdym razem praktycznie o czymś innym, mówimy o filmach, ale nie o tym samym filmie, więc to jest coś innego niż siadać i mówić coś o sobie, jakby z czasem na pewno się wyczerpią rzeczy, które możesz o sobie powiedzieć, ale filmy będą powstawały przez, nawet jak umrzemy, będą powstawały filmy. No właśnie, wiesz. To, to jest niewyczerpane źródło, my ma, możemy zawsze o czymś opowiedzieć. Właśnie. No właśnie. <laughs> No właśnie, no właśnie. Jeszcze już no miałem coś takiego, że mi też w pewnym momencie nawet było tak, że... Ja nie chcę cały czas o sobie opowiadać, bo co ja mam o sobie opowiadać. Że, y, lubię tylko bez przesady, teraz, tak szymów, ale miałem taki straszny wstęp w pewnym momencie. No i dobra. I pamiętam, że tak, był content filmowy, potem była seria, która się nazywała... Bo w 2018 pamiętam w wakacje. W wakacje 2018 był mój drugi najlepszy okres. Jak w ogóle wracałem na YouTube, a, rok temu, pamiętam, że mówiłem, chcę przebić wakacje 2018. Chcę, żeby 2022 był lepszy. Mogę powiedzieć, że był, bo dużo się rzeczy wydarzyło. Ale w każdym bądź razie, pamiętam, że tak, w wakacje 2018 w ogóle też zmieniłem telefon na lepszy. Pamiętam, że najpierw nagrywałem takim słabym, to był Samsung GT1. W ogóle cały czas telefonem nagrywam, nie mam żadnej kamery, nigdy. Raz tylko pamiętam, jeden wyrok zawiera właśnie w 2018 roku. Z moim kolegą nagrywałem i to był, A. pamiętam on miał wtedy taką podobę GoPro i myśmy nagrywali tą podobą GoPro To było fajne akurat Mam mm. albo w 2000... nie no bo 2017 czy Już Nie pamiętam teraz, chyba 17 to było Ale dobra, w każdym razie, No to zmieniłem ten telefon na lepszy i ty Adi mogłeś to słyszeć gdzieś, że to był moment kiedy ja zapuściłem Brodę na całe wakacje e Wiedziałem o brodzie, ale nie wiedziałem, że konkretnie wtedy. Tak, to były wakacje 2018. Jak, zapu... jak w czerwcu po skończeniu kolejnego roku szkoły zacząłem, tak ściąłem ją pod koniec sierpnia. Więc że było takie fajne, taka jakaś odmiana, nie? Na wakacje. Jeśli ja w ogóle chciałem spędzić, jak będę w brodzie wyglądał. Wiem, że nie i brody już chyba raczej nigdy nie zapuszczę, bo jakoś tak nie leży mi broda. Ale ogólnie była to taka fajna odmiana. Bo jeszcze wtedy zasuwałem właśnie z dużą ilością vlogów fajnych. Yy, dużą ilością różnych różnych filmów i tak dalej. Paktusku też obiem wstać, bo ja Baktuskuje się objąłem nawet. O, takie widzę, że za trendami podążałeś? No, trochę tak, byłem taką trochę wogarką wog modową. <grych> bo ja sam no. takie oglądałem po ci. Nie wiem, w sensie jakoś tak. One miały fajny klimat tych wrogi. Takie są były przyjemne do pooglądania, jakoś tak. Fakt, że to były I do... właśnie były to było jak pokazanie jakby jak się przygotowałeś do szkoły, nie i tak dalej. Tak, co kupowałem jakie zeszyciki szyciki i tak dalej. I pamiętam, że nawet teraz zrobiłem odcinek, w którym robiłem takie komiksowe ok yy, pierwsze strony zeszytów. Gdzie po prostu ko w komiksowym stylu jakoś rysowałem te yy, tytuły, znaczy przedmioty, do których te zeszyty mam. Aha, o, o te, o Poparty. Mhm. Mm Coś mi ten w tym stylu mniej więcej. Musiał mi zobaczyć sobie, jak to wyglądało. Dobra. O, może jak jest na kanale gdzieś. Jest, na pewno, bo tych baktuskuj nie zdejmowałem. No ale dobra, były właśnie te wakacje. no To tam trochę pocisnąłem i wbiłem 300 subów łatwo. Nawet pamiętam, że było, że tam. Czy zamknę kanał na 300 subów? Takie clickbaity też robiłem. No stary, no trzeba było clickbaitować, wiadomo. Trzeba było w Staje, ja ci powiem ogólnie, wtedy to były dobre czasy. Wtedy jeszcze wiesz, ale gość YouTubea trochę nie oszalał. Yy, I ja wtedy trzaskałem po ładne tam, wiesz. Każdy film przekraczał setkę, to trzeba powiedzieć spokojnie. I słabsze filmy miały 100 wyświetleń, a lepsze miały tam od 300 do 500. O. Oh. Mm -hmm. To były takie, wiesz, najlepsze czasy. Ja tak sobie zawsze mówię, mówię, że tu trochę z mojej winy, bo tam potem odwaliłem głupoty. Ale też i dlatego, że algorytm tutaj trochę inaczej działał ogólnie. Nie chcę już zwalczać na algorytm. To było takie połączenie. Trochę mojej winy, trochę winy algorytmu. I dobra. No, Teraz, taki przeciętny film, to najwięcej. Znaczy, no przeciętny, wiesz, jakby średnia przeciętnego filmu to jest 50 świetnie obecnie. No, te gorsze tak y, po, do 40 podchodzą, te wyższe, do, te lepsze tak do 60, może setki. Nie licząc tam jakichś filmów specjalniejszych, typu na przykład o View Motivation Saga, który ma ponad 300. Ale nie jest mi z tym źle. Jakby my teraz mamy trochę inaczej, bo wtedy fakt, że miałem te wyświetlenia, a ja nie czułem widowni. Nie czułem że tych widzów tak zbytnio, mimo że wiesz. Znaczy, tam duża część to byli moi znajomi których tak wiesz, widziałem na żywo Ale tak pozostałych to nie A teraz my mamy widzów na Discordzie, na Facebooku Mamy społeczność faktycznie, nas kinowców Więc to, to jest zupełnie inaczej teraz No tak, no wiadomo 180 stopni Pewno, ale wracając do rzeczy Bo ci ogólnie zapowiedam, miałem powiedzieć, że wtedy W 2018 jeszcze robiłem serię, gdzie o o gierkach mm. Miał zajebisty tytuł Nazywała się O tej i O tej Też o tym mówiłeś, ja zapamiętam jak D Najpierw jest to, że ty mi o tym mówisz ale ja o, o tym przypominam jak o tym wspominasz teraz. Dokładnie. O tej serii, co mówisz, że tam o Gierkach gadałeś, mm. to wiem. O tym, o tym, że Luke umrze, to też, jak wszystko, jak mówisz na bieżąco, tak przypominam z czasem. Pewno. No, no ja, myśmy już dużo opowiadałem ci historii, ale no. a nie wszystko. Zresztą, ja też nie wszystko pamiętam, to są takie jeszcze raczej skrawkowe. Mam wrażenie, że ja mógłbym tu jeszcze więcej powiedzieć, mimo że gadamy już trochę długo. Ale dobra. Była właśnie ta seria, i pamiętam chyba, odcinek taki fajny, który zrobiłem, to był odcinek o historii Halloween. Że Halloween tam nie powstało w Ameryce coś takiego? jakoś taki odcinek. On jest Zaj na kanale na pewno. Mówiłeś. Mówiłem. No. Pewno. pominę. I znowu to było zasuwanie. Tam wbiłem 400 słów bardzo szybko, bo pamiętam, że w 2019 już tam końcówka stycznia, początek lutego, zrobiłem dwutygodniowy Daily Style. Miałem dei przez dwa tygodnie. Najdłuższe moje DEI dotąd. Baber sobie takie coś teraz powtórzyć, A to musieliśmy naprawdę w wakacje zrobić, czy coś. No, nie, szczerze Wam powiem, widzę, że ja w te wakacje chciałem zrobić day przez przynajmniej tydzień. Na, znaczy tydzień się? U, nie, nam się udał wtedy. Czy nam się udał wtedy tydzień? Nie. Bo myśmy podcastu nie wrzucili. Nie zrobiliśmy tygodnia. No. Sześć dni było. No właśnie. Ale mogliśmy zrobić wtedy tydzień. Było się udało. A kiedyś miałem, pamiętam, day raz przez tydzień i raz przez dwa tygodnie. Teraz już nie ma szans na to. Ale może? Nie w mówię w wakacje. Tego, że Teraz teraz było newsów, teraz tyle było rzeczy, których można by nagrać, ale no trafiło oczywiście na okres poprawkowy e, Egzaminy gdzie, na studiach właśnie, Egzaminy i tak dalej, więc no niestety no było Mogę, mogę powiedzieć chyba, że miałem przygotowane dwa wielkie odcinki o Spider-Manie, do tego jeden newsowy Ale niestety, że są poprawki i tak dalej, nie ma za bardzo czasu na to, no to niestety nie wypalą A nie wiem czy będzie sens robienia tego Nie wiem W przerwie świątecznej, no Szczerze? Mogę to zrobić, a to będzie wtedy trochę nieaktualne. Chociaż nie wiem, nie jest to bardziej już newsowe, tylko takie podsumowanie, więc. Taka no, analiza. Może... Taka, Taka tak, analiza tak, staje To możesz, sobie... w... możesz nawet zrobić wtedy. No. Nie ma problemu. Tak. Bo to będzie podsumowanie takie y, ogólnie Spider-Manowe, a drugie będzie osobno o y, nadchodzących filmach spider -Versum. Więc jeżeli, jeżeli zdecydujemy, że tak, no to spodziewajcie się w przerwie świątecznej. Na pewno do końca tego roku jakiegokolwiek filmu. No i bardzo dobrze. No i do końca około tego czasu zostało, więc jeszcze coś tam porobimy takiego. I na jakim momencie skończyłem? 2019 początek. No i potem, niestety, przyszła wielka załamka, o której nie chcę się zbytnio wypowiadać, bo już poświęcimy za dużo uwagi. Adi, czy to coś pamiętasz na temat mojej wielkiej załamki? To, to że nie było cię bardzo długo, to trzy miesiące na kanale? No, przewy to tam wiesz. Czy znaczy najdłuższa chyba miała trzy miesiące, właśnie. No się o niej najpierw wspomniałem, ale czy to ma coś jakiś związek z tym? No tak, bo to też było w trakcie wielki zamk, to był pod sam koniec. E, na pewno, jak tym mówiłeś, ale to, czy to nie było coś takiego, że e, nie chcę czegoś powiedzieć, czego nie powinienem ewentualnie, chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle coś takiego jest, co mógłbym powiedzieć, ale czy. Dobra, strzelam. Czy to nie chodziło o coś takiego, że się wypaliłeś? Jakby, że miałeś wrażenie, że to, co robisz, jest bez sensu? Wiesz Totalnie co, kanał? nie do końca, znaczy i tak i nie, w sensie ogólnie, ogólnie miałem pewne problemy psychiczne, przez które ja nie do końca wiedziałem co ja mam zrobić i też czułem takie właśnie wypalenie, jakieś takie dziwne pomysły miałem oraz też bardzo chciałem pokazać, że coś jest ze mną nie tak, miałem taką po prostu, taką wewnętrzną potrzebę i robiłem takie fabuły właśnie, nie wiem czy ty pamiętasz, między misiami taka seria była. Tak, ona miała chyba nawet tam ponad tysiąc wyświetleń, nie? Więcej. Przecież Wie, no. odcinek. No, pierwszy odcinek w tym momencie, bo tam były dwa odcinki, raptem. Pierwszy odcinek ma teraz 10 koła. Jest chyba tam drugi na kanale. Bo zaraz tak. po mojej wadzie wymowy, tak. najsłynniejszym filmie, jaki zrobiłem. Mimo, że ten film nie powinien być pierwszy, ale jest. No. No właśnie. E, był też odcinek Samotność. I były też takie monologi, w których ja mówiłem tak strasznie, smętnie, że jest coś. Z... Nie tak, że. Różne takie, bo na przykład był y, monolog właśnie o. Nie poddawaj się, się nazywał. I tam właśnie byłem taki smętny, była smutna muzyczka, było czarno-biało, nie, czarno-biało, szaro. Yy, I też mówiłem o takich właśnie smętnych rzeczach i tak dalej. No ogólnie, wiesz, takie, no taki trochę manifestacja tego, że po prostu było mi się najprościej. Yy, to było to. Potem co? 2020 były też jakieś tam próby powrotu do wrogów też takie bardzo dziwne, bo też nie miałem o czym gadać. Wprowadzenie Norbiego, bo właśnie potem po ekipie był Norbi, on ze mną miał nagrywać, tylko że i też nie wiedział co robić. my żaden z nas nie wiedział. I na przykład Nobił taki takie pikselowe miniaturki. Nie wiem czy Taddy jeszcze widziałeś taką kiedyś. Pokażę ci kiedyś jak będę miał. Ale były takie pikselowe miniaturki. Kiedyś ci pokażę jak znajdę jakąś. A gdzieś tam jeszcze mam chyba. A jak nie to ten... Nie, mam je na pewno. Mam je na pewno, bo je Nobbiom kiedyś wysłałem. My nie wiedzieliśmy co ze sobą zrobić. Też. I po prostu no coś tam robiliśmy. Też tak niezbyt było. I przyleciał 2020. W 2021 za to zacząłem to lepiej się czuć, po prostu. Tak, powiem Ci stary, no. że właśnie spojrzał sobie ten filmik między myślami. No. Ale go obejrzę. Ja to kurde te wszystkie filmy to te trzy, o których dzisiaj wspomnieli. Nie, w ogóle dzisiaj wspomnieliśmy o aż siedmiu fil filmach i jednej serii, więc będę musiał trochę sobie po po przypominać po prostu już z przymusu, który mi mózg właśnie narzucił. Przepraszam, niechcący. <śmiech> <śmiech> nie no, dobra, takie oglądanie tak filmów. Ja nie, nie, ale budki będzie często je oglądałem, tak? Sobie z jakiejś po prostu no. chęci. No Właśnie, ale... ja miałem w 2020 roku, jak była kwarantanna, miałem taki okres, że ja po prostu tak słuchałem, nie wiem, Pitbull'a? Ale Pitbull w sensie seria filmowa, czy Pitbull w sensie Piosenka, co? Piosenkarz, piosenkarz. Nie. Nie? Stary, bo ja, on jest dla mnie bardzo nostalgiczny. On najbardziej w 2011-2014 działał. Stary, on jest dla mnie tak nostalgiczny, że ja pewnego razu poszedłem na huśtawkę. W bardzo taki przyjemny, słoneczny dzień z dużą ilością cienia. Bo jakoś tak padało. I kurde, usiadłem tak na kośtawce słuchałem muzyki z, z Pitbull'a, potem odpaliłem sobie Dem z Lego Ninjago. Wiem, że to tak, tak dziwnie słuchać piosenki. Dobra, Dem z Ninjago jest ładny, jest bardzo przyjemna, taka rokowa piosenka. Ona jest I fajna. Usiadłem na kośtawce y, cień mieszał się ze słońcem i tak sobie myślę. Kurde, ja się chcę cofnąć do 2014. I <laughs> autentycznie... Dwa miesiące wakacji żyłem jak w 2013 roku, Nie Nieźle. Wróciłem normalnie do kolekcjonowania ninjago. Normalnie właśnie ta, przez to kupiłem tyle figurek ostatnio, znaczy w tamtym czasie. Mam zupełnie teraz w biurku. No myślę, że czemu ja kupiłem tego kaja? Przez to, że mnie wrócił hype na Ninjago i właśnie przez ten hype. Jakby coś widzowie, to przed nagrywaniem odcinka gadaliśmy o Lego. Tak, tak. Ja właśnie przez to dołączyłem na ninjawkę dzięki której poznałem Ciebie, stary, dosłownie tak. gdyby nie to, że, że gdyby nie to siedzenie na huśtawce, zaisz dosłownie na huśtawka, dzięki niej dołączyłem, wróciłem do Ninjago, dzięki ninja, dzięki temu, że wróciłem do Ninjago, dołączyłem na Ninjago i dzięki temu, że dołączyłem na Ninjawkę, poznałem Matiego, a dzięki Matiemu dołączyłem na kantynę i poznałem Ciebie i Czyli no. chyba dwie osoby, z którymi do dzisiaj gadam najczęściej. Więc no, jest... nie wiem, jak... ogólnie poznałem kolekcjonerów, poznałem Was, poznałem. Yy... Z ludem, z którą pozdrawiam, jeżeli kiedykolwiek to obejrzy w ogóle i nie wiem. Nie mam pojęcia, co bym robił, gdybym nie dołączył na Facebooka, bo ja właśnie przez kwarantannę tego Facebooka dołączyłem i no stary nie byłoby mnie tutaj. Naprawdę. nie, nie no Czekaj, czy na ninjawkę dołączyłeś w COVID? Czy... Tak, tak, jak się dopiero co prawie że, że zaczęły. Okej. Okay. To był no, marzec 2,20. No, stary, ja w alternatywnym uniwersum totalnie nie, nie, nie mam znajomych, bo ja wszystkich znajomy. No ostatnio o tym dziewczyn... widzę myśleliśmy właśnie sobie, tak yy, o tym, że... Czy jest jakieś. Że na pewno jest jakieś uniwersum? Yy, wiadomo, fani mawiamy się o multiversum. Jest jakieś uniwersum, w którym my się nie znamy, na pewno. Na pewno, na 100%. I to jest w ogóle dla mnie niewyobrażalne z jednej strony. Bo ja nie chcę nawet wiedzieć, jakby się potoczyło obecnie moje życie, gdybym ja nie, nie wszedł na tę pieprzoną grupę na Facebooku, którą uwielbiam, uwielbiałem. Ale muszę powiedzieć, pieprzone, bo to jest takie no, podkreślenie tego, że to dużo znaczyło. I to jest po prostu takie dziwne, że to jest niby grupka na Facebooku, ale. Pozdrawiamy Ninjawkę, Pozdrawiamy całą Ninjawkę. Tak. Dosłownie zobacz. Dołączenie, niedołączenie na nią mogło sprawić to, że nie znałbym się z absolutnie ze wszystkimi osobami, z którymi dzisiaj rozmawiam. Nie znałbym ich I nie powstałby ten film, drodzy państwo. Tak. Drodzy widzowie. Posałby, bo... Znaczy, pewnie sam byś na niego wpadł, ale nie wiem, na pewno nie powstałby tak szybko, bo. Y... Dużo, mam wrażenie, że moich pomysłów przyniosło tych wyświetleń. Na przykład, no to nagranie omówienia Disney Plus. Tak, dojdziemy ja... do tego za chwilę. Na, myśmy dopiero zaczęli A? 2021, spokojnie. Właśnie miałem przejść do 2021, zanim się tu rozgadałeś na temat tego. Za dużo, dużo o sobie powiedziałem, ale no tak poznałem Ciebie w sumie, więc no tak. chyba warto. No. Znaczy, bo my się w 2021 poznaliśmy, właśnie, tak jak tu Adi mówi. Równiutko? 1 stycznia. Równiutko, mm -hmm. idealnie dołączyłem. 1 stycznia o godzinie 24 na tą grupę. A czy, sorry, to było, no tak, to było już chyba kilka minut po pierwszej, jak pamiętam. Ma... Po... Dobrze, że ty do pamiętasz, bo ja nie. No i tak się zaczęło właśnie, tylko że my z początku też się jakoś właśnie też niezbyt gadaliśmy. Gadałem, jak już to więcej z Ażeim, teraz zgadam z wami... No. Potem więcej z tą, teraz tak na równi w sumie. No no no. No ale tak się właśnie zaczęło, bo właśnie, to jest ty dzień moment takiego mojego, mojego wielkiego powrotu. A właśnie, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, o kim nie wspomniałem. Kto jeszcze był istotny w całej mojej historii YouTube'owej? Pewna ekipa, którą już dzisiaj wspomnieliśmy. O, ej, czy ja dobrze myślę? To, no, to nie jest PP, prawda? Właśnie o PP mówię. A, nie, bo była jeszcze jedna ekipa, która nie wypaliła i Mi... to o tym w ogóle. No to też, to też. Bo to, o to nie są nigdy wspomniane, mimo że tam y, zostałem nawet w ogóle uwagę na to, że nie wspomniałem o tym, o tym też wspomnimy, a jeszcze PP bo też właśnie jak ten 2020, ja nie wiedziałem co to są zrobić. No, ja w pewnym momencie rzucałem odcinki naszego serialu CKD i Core Season 3, w którym byłem główną postacią, na nasz, na mój kanał, nie? Jak nie wiedziałem co to mm -hmm. są zrobić. A ogólnie, PP, no to też było właśnie to pierwsze, yy, pierwsze podejście do Fabuł. Robiliś Fabuły w Minecraftcie. Ja się cieszę, że mi wszystko powstały, bo jednak Herosi mówi na przykład. Nie, Herosi mówi dwa polityka. Film o mnie. Był długo pierwszym film na kanale PP. W ogóle, jak nie wiecie, PP, w skrócie Power Production. Kanał, który robił filmy Fabuł Minecraftu. Czyli teraz już nie robią tam fabuł, przyrzucić na kanał Minecraft Projekty, z którym graliśmy ostatnio turniej. My tam właśnie z nimi, ja jestem z nimi od 2018, znaczy, byłem od 2018. Końcówka 2018 się poznałem z ewem. Potem je zaprosił właśnie na ten, na właśnie kanał. I tam sobie nagrywaliśmy. Ja też ściągnąłem wtedy, pamiętasz, i tam X, X, i Tamix No. On miał do nas dołączyć na Minabi. To może właśnie dlatego go kojarzę, bo coś mi o tym wspominałeś. No, ogólnie Mati to właśnie był mój kumple, którego poznałem w 2014 na jednym z serwerów yy, creative w Minecrafcie i to było nasze wspólne marzenie zrobić fabułę. Myśmy próbowali też wielokrotnie właśnie siłami ja nie wyszło. I potem ja dołączyłem do EPP i jego tam wciągnąłem i my się tak nagrywali... No nie było dobrze. W sensie, znaczy, no... Jeszcze się to zrobiliśmy, tylko nasza współpraca nie układała się idealnie. Finalnie właśnie z tym pierwszym na początku właśnie tam odszedłem, nie? Ale... Ja się cieszę, że to powstało mimo wszystko. Mimo wszystko się cieszę. Mimo różnych uh -huh. tu problemów, się cieszę, że PP było. Tylko, że często na przykład też właśnie zajmowałem trochę na rzecz yy, PP, trochę swój kanał, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie, Właśnie 2021 to właśnie mój koniec współpracy z PP. Poznanie Ciemia Adi, które potem na samym rok miało przynieść tutaj wielkie rzeczy. Mogę, W ogóle 2021 był rokiem przełomowym. No i przede wszystkim powrót na YouTube'a. Wtedy była moja taka ostatnia przejaw, Pamiętam, że to było tak. Ja ogólnie w lutym zapowiedziałem powrót. W marcu się szykowałem. Yy, jeszcze i potem chyba kwie, w kwietniu powiedziałem, że jednak nie wrócę po mną ziemi, bo moja psychika wtedy też znowu spadła Ale finalnie Pozbierałem się już ze sobą i dobra, powiem to pierwszy raz yy, oficjalnie chodzę na terapię, yy, No, od... czekajcie Zacząłem pie, pierwszą terapię, zacząłem w maju rok temu chodziłem yy, tam do sierpnia, potem przerwa i w maju od tego roku teraz regularnie jestem Wow, aż dziwnie, że ja to mówię Chociaż w sensie nie spodziewałem, że to powiem publicznie. Miałem, miałem jakoś tego nie mówić, ale. Dobra, są powiedzenia, że chodzę na terapię, nie jest niczym złym. No nie, nie. No. Tak jakby to. Nie. Serio, pierwsza raz o tym oficjalnie mówisz? Tak, o tym, znaczy, o tym, że miałem problemy z psychiką mówiłem już kilkukrotnie. Ale, że chodzę na terapię mówię po raz pierwszy. A, znaczy, no. Nie, nie, nieważne, nie To chciałem powiedzieć, ale to nieistotne. Nie no dobra. E, I co? No i mówię, gdzieś tam zaczęła się poprawa jakaś u mnie, i wróciłem na YouTube'a właśnie, faktycznie. Wróciłem, e, to było w lipcu, rok temu, no i co, no i teraz to już jest o, te, czas teraźniejszy, robienie kontentu filmowego, z początku nie miałem się w nim odnaleźć, bo czułem, że on nie jest dla mnie, Ech, potem co, potem rozpoczęcie Minabi, które też właśnie tutaj Minabi, e, mówiłem o tym na, na filmie na szóstą ja śnie, też cieszę, że Minabi powstało, mamy super ziomków, szkoda tylko, że było tyle problemów, ja tyle temu poświęciłem i trochę swój kanał zaniedbałem też z tego powodu. No. Na rzecz Minabi, właśnie. Teraz Minabi nie istnieje. Znaczy, no istnieje, ale. Istnieje w naszych jest sercach. Ten. Istnieje w naszych sercach, starych. tak. No i tak, większej ekipy Minabi jest na naszym Discordzie, a duża część jest też w ekipie 272. <grym> Także, no, no tak. cały czas jesteśmy. No, Minabi, to mówię się bardziej że film na szóstą rocznicę, ale po prostu chcieliśmy robić filmy fabularne. Raz próbowaliśmy, nie wyszło. Robiliśmy Minabi w sywach, to było super. Potem zaczęliśmy mieć fabułę, więc było trochę gorzej. Yy, ostatni odcinek długo nam zajął na przykład, bo my się tam nagrywali sobie to wszystko styczeń ruty yy, i potem chyba styczeń luty, marzec i potem dopiero w maju nagraliśmy finał i ja go zmontowałem na wrzesień dopiero. Mm, A mm. I co? Potem były jeszcze próby robienia, ko znowu fabu, które nie wyszły, potem dubbing, potem gieki i finalnie wszystko padło. A ja poświęciłem temu zbyt dużo uwagi i kanał trochę był zaniedbywany mimo wszystko. Jednak, co istotne Adi, ważne, że gdyby nie Minabi, to bym cię do współpracy nie zaprosił. Tak szczerze mówiąc, Tak takiej pełnej współpracy. Uuu, a no tak, jakby właśnie, bo ja to bym nie potrafił dokładnie przypomnieć, co ja robiłem zanim ty mnie na Minabi zaprosiłeś. Wiesz co, mi się strasznie myli. Ja, ja mam do sobie taki przebłysk, jakby ja, jakbym... ja już był na Minabi w listopadzie zeszłego roku. Nie, nie wiem, byłeś, czemu, naprawdę, nie, nie wiem, było czemu. cię. A, nie, nie było mnie, ja to wiem. Ja teraz już wiem, ja że to było 5 stycznia, równo mi dodałeś. Tak, to tak. Ogólnie jest. 8, chyba, 8 albo 5 No, początek stycznia ogólnie, bo myśmy z ekipą no. Minabi się zapoznali, yy, to był listopad właśnie 2021. Myśmy się poznali na fandomie do Dolecaster, bo my jesteśmy już cyfanami Dolecaster, taki powiedzmy oryginalny skład Minabi, chociaż Dadi też się zajrzył z oryginalnego składu w sumie, ale chodzi mi o taki skład, który był jako pierwszy, bez zadawania osób tak spoza, nie? Poznaliśmy się Ae. na fandomie do Ecaster, chcieliśmy coś robić, zaczęliśmy Minabi. W tym byliśmy robiliśmy pierwszą fabułę, która nie wyszła. I potem, jak zrobiliśmy Minabi z to na przykład zaprosiłem Adiego i Ażerego I od tamtego momentu z Adim chcieliśmy współpracować tak więcej, nie? Bo właśnie, teraz Adium możemy opowiedzieć o tej historii. Myśmy z Adim chcieli współpracować już w zeszłym roku. Właśnie to był e, luty, marzec, coś takiego. Ogólnie tak, nie widziałem. E, My, ja mówiłem, że to podejście do kredytu piłowego jest moim trzecim podejściem w sumie. Moja najpierw była Hedematografia w 2020. Taka seria, gdzie tam robiłem topki. Potem była Hedematografia jako osobny kanał, tam zrobiłem tylko dwa odcinki. Ale ta seria miała się rozwinąć. Był taki nasz, kum, yy, nasz kumper Marcel i taki jeszcze innego jego kumper Kuba chyba bo przepraszam, jeśli pomyliłem. Nie, to był chyba Adaś, jak się nie mylę. Adaś? Ej tak, Adaś, faktycznie Adaś, dobrze mówię. Przepraszam cię Adaś bardzo, jeśli oglądasz. No i myśmy mieli wtedy... Ja z nimi, Adi jako grafiki też robić, czy mi pomóc, mieliśmy robić właśnie kanał we trzech. Tylko, że myśmy się z Marcerem, trochę nie dogadali, trochę ja nie widziałem tego w takiej formie, jaką on zaproponował, on nie widział w to formie, tego w formie, jaką ja zaproponowałem, pokłóciliśmy się i nic z tego nie wyszło. Właśnie, i teraz już wiem, co robiłem w wakacje 2021 roku. Co robiłeś w wakacje 2021, jeśli jest to istotne? No właśnie to. Bo nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ich dokładnie poznałem, ale wiem, że poznałem ich wakacje, tylko nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, kiedy to było. Miałem tak po prostu percepcję czasu z zepsutą. Ale Kogo to No ich właśnie, tą ekipę, co mieliśmy robić, no Marcela i Adama. Nie, to nie bo były wakacje, się... to było wcześniej. To był marzec, Przed, Przed, Przed wakacjami. wakacjami. Marzec, kwiecień. Przy a tym kwiecień. Pamiętam, że było strasznie wakacyjnie, bo pamiętam, jak siedzieliśmy, to nie kończyliśmy gadać. Ja tak mówię, dobra chłopaki to kończymy, bo u mnie za oknem bardzo ładna pogoda i chciałbym mieć na wzór. pamiętam, Ej, jak coś wiedziałem. no, coś było. Ja jak dzisiaj pamiętam, że ty też gdzieś szedłeś wtedy. Mm -hmm. To mi się tak przypomina, że ja miałem dosłownie laptopa w tym samym miejscu, tylko że bardziej w prawo, bo jest teraz miałem 15 przemeblowań jakby biurka, ale jest jakby podobnie z powrotem, więc no. Nie, to ja już miałem laptopa w ten sposób, bo właśnie ja jeszcze w roku 2020 Pierwszym nagrywałem na, sto, na stojąco, ale potem musiałem sobie przybiórkę, właśnie pod koniec, nie? Bo dla wygody po prostu, nie? Bo mam, wiecie, mam teraz mikrofon w stronę widzowie, mam teraz lampę i wszystko dobrze to wygląda. Na stojąco jest to trochę gorzej, zresztą zobaczcie w filmie o schudnięciu, który będzie niedługo, bo on po prostu został jeszcze nagrany na stojąco, a nie mam mikrofonu tutaj żadnego. Więc zobaczycie, jak, jak ktoś nie pamięta, jaki to był kadr, a albo go nie było, to będzie mógł zobaczyć. No, ale dobra, była właśnie ta ekipa tutaj z Marcelem. Potem mi nabi, dzięki któremu poznaliśmy pełno zamieszań w tym roku. Różnych takich, że milion kanałów otwieraliśmy, dopiero teraz poszłem po osiem do głowy i mamy już tylko jeden kanał. Jeden. Ten główny kanał nie ma żadnego innego. No, no i nasza współpraca stary. No. I o, przez ta... ciebie jestem fanem Marvela. To wszystko twoja wina. Nie przeze mnie, tylko dzięki. Kto mnie to... zaciągnął siłą na no Way Home? W styczniu. A siłą fizyczną nie, nie mogłem, ale psychiką cię zmusiłem. Bo Właśnie, to, to wszystko twoja wina. Nie, a no przez Ciebie, no dzięki tobie, zgadza się. No cytując i dzięki klasyka, to... klasyka, Cytując klasyka, ech, widzowie, to wszystko moja wina. Czyli <laughs> kto to powiedział? Ja wiem, że. No jak jak. Ty nie wiesz, kto to powiedział? Tak! No ja wiem, pan rebeliant Hedosi. jak no. A kto? <laughs> O, no, i znowu musimy na niego czekać. Oj, tekst najczęściej ciebie. używany w naszych odcinkach. Musimy was zrobić powtórkę tego w ogóle. Ale na nawet no. powiem szczerze, Mik Minecraft miał Sweet mimo że nie było takie udane jak było, to ja się cieszę, że w ogóle powstała. film też jest najlepszy, jaką zrobiliśmy. Dlatego już na kanał go przerzuciłem. No. Warto, no. żeby był u Ciebie na kanale. Zdecydowanie tak. No i właśnie mówię, no i już skoro ten był dobry, bo tutaj i wejście w Marvela, i tutaj y, Kenobi, Andor, którego muszę w końcu skończyć. Powiem szczerze, z Andro mam problem, w sensie, bo ostatni odcinek był zminusowany, ten o, omówienie odcinka siódmego, i mnie to tak podobało, że mi się po prostu ciężko zebrać. Ogólnie, dobra, ja mówię, moja psychika jest, no, jest w ok, okej, ja się dobrze czuję, zresztą myślę, że widać, bo no gdzieś tak w, w, jakoś dobrze mi wszystko idzie, yy, idzie tutaj na, no nie powiem, że dobrze wszystko idzie, ale faktycznie ja tym robię na tym YouTubie i chyba widać po mnie, że jest o, u mnie w miarę OK, ale nie jest okej okay tak w stu ja szczerze, jak mówiłem o tym kontekście filmowym, z początku byłem, yy, miałem takie poczucie, że kontent filmowy jest dla mnie za sztywny i może się do tego nie nadaje, potem było dobrze, a teraz jest raz dobrze, a raz mam nawet lepiej, a są takie momenty, gdzie po prostu mam wrażenie, że ja się kompletnie nie znam na filmach i nie powinienem się wypowiadać. Daję mam takie myśli. Mimo, że już trochę, już rok ponad yy, zajmuję się opowiadaniem o filmach, wiesz, co, też tak mam, tak naprawdę, bo jakby wiesz, bo my tu tak bardziej bardzo opowiadamy, yy, bardziej nie zwracamy uwagi na to, czy w filmie nie był jakiś tam dobry wątek poprowadzony, czy ten wątek miał sens, yy, nie skupiamy się jakby na wiesz, jak ci youtuberzy tacy stricte, co wiesz, recenzują, to nie mówimy, że nawet, nie wiem. Ostatnio odpaliłem film, recenzję yy, Wakanda Forever, filmowany? Yy, na... Na, napisy końcowe Nie znam to, to po odcinku ci podrzucę i tam widziałem Czy to jednak nie był tak dobry film jak wszyscy myśleli I tam od razu oni tylko się zaczął i oni gadali i oni. No kurde, z jednej strony jakby mówili to sensownie, ale tak sobie myślę, kurde, jakby ja nigdy bym jakby na to nie wpadł jakby, bo ja nie, my nie recenzujemy filmów w taki sposób, bo oni tak na to bardzo ogólnie filmowo patrzą, nie na to jakby ich odczucia generalnie są tylko gdzieś tam wplatywane. A my, my się Pełnie na tym skupiamy. Mówimy o tym, co nam się podobało, co się nie podobało. Po kolei opowiadamy o filmie, ale nie mówimy, czy to było dobre, czy to było słabe, czy ten wątek był poprowadzony tak, czy ten... czy przejście między aktem pierwszym a aktem drugim było sensowne i tak dalej. Boże, dzielenie szuka... na akty. Ja nigdy nie rozumiem, jak oni to dzielą. Jak się dzieje na akty film? No. Więc ja jakby tego, wiesz... No, to nie to. to... My nie jesteśmy z tej ligi, że tak powiem, dlatego nie. no... Jak oglądam te filmy, to też czuję jakby, że my jakby wiemy wszystko i nic jednocześnie. Przez co dużo razy się znacznie plątam w filmach, bo ja muszę dobrać sensownie słowa. Mhm. Bo domyślam się, że wiesz, to będzie tak odbierane przykład, nie wiem, Jak ci się to może podobać? Na przykład, jeśli. Ja się... O! Już wiem, jakich komentarzy się na, na zawsze bardzo boję, bo y, są. znaczy, ja dyskusję potrafię prowadzić, ale jest taka sytuacja, dajmy, że mówię nam w filmie, że. No, film mi się generalnie podobał, ale sama fabuła pozostawia wiele do życzenia. I nie lubię takich komentarzy, znaczy, no, boję się ich, jakby w takim cudzysłowie, bo. Wiemy, że to jest, już chyba nawet tak było raz, że ktoś mi napisał i chyba nawet wiem kto, yy, <grymnie> też się lekko uśmiechnąłem po prostu, jeszcze <grymnie> tak że najpierw mówi, yy, gość, najpierw mówi, że mu się podoba, a potem, że film pozostawia wiele do życzenia, to o co ci w ogóle w końcu chodzi? I tak właśnie jakby jedno nie wyklucza, nie wyklucza drugiego, ja mógłbym. się Możesz mieć jakieś zastrzeżenia do filmu, przecież to tak, jest znowu. do dzisiaj uważam dla mnie osobiście za najlepszy film, jaki oglądałem w życiu. Ale no nie jest tak szczerze nim. Jak tak po głębszych analizach, no on ma tyle dziur fabularnych, mimo wszystko. Czy on jest najlepszy dla ciebie, a nie najlepszy po prostu. Tak, że no. Okay, ja, mogę, ja mogę powiedzieć, że on jest dla mnie najlepszym filmem. Mogę zostać wyśmiany, ale jakby no, okej. Okay. To jest jakby moje odczucie. Uważam, że tak faktycznie takim najlepszym filmem jest nie wiem, Civil War dla mnie jest szczerze. I no ogólnie Avengers Endgame Infinity War i Civil War to jest chyba takie top 3. Jeżeli chodzi e... o MCU, bo mówimy o MCU tak, teraz w tak. filmach, nie tak ogólnie, tylko o MCU w samym. Tak. No ale w sumie to są dla mnie też z jednej strony najlepsze filmy, ale no na przykład to takie Noichom, no nie wiem, czy ma prawo jakby gdzieś koło nich tak realnie stać, ale dla mnie ma, no bo. I bardzo dobrze spędziłem czas w kinie, To chyba był moje najbardziej emocjonujący chyba, jak to się mówi. Moja najbardziej emocjonująca premiera filmowa jaką oglądałem, bo po prostu ja tam to był taki strasznie rollercoaster emocjonalny. Tam raz płakałem, raz się śmiałem, raz byłem po prostu taki zdziwiony. Pamiętam po prostu moją reakcję jak Andrew wyskoczył z portalu, po prostu to był taki Ja tylko pamiętam jak ty mi to opowiadasz To jest dosłownie to. Ty mów ja to wiedziałem, ale teraz mi się tak przypomina jak ty właśnie mi to opowiadasz, bo myśmy już wtedy wgadali więcej jakoś i ty mi to opowiadałeś tak? wszystko w ten dzień. Stary, nie wiem, czy ty pamiętasz, jak ja, jak ja wam wysyłałem na liczowaniu czy tam na Discordzie, gdziekolwiek dosłownie rozprawki, długie jak roleta od okna. Potwierdzam, od tym, one, znaczy, one bo... były takie, widzowie. Takie były te rozprawki. Pokazałem widzom całe kadry. Dosłownie pokazałem, może znajdę tą wiadomość gdzieś i ją jeszcze zre zrepostuję na czowaniu <coughs> bo y, może powiemy genazę tej nazwy później. Y, ale no, wysłałem wam to kiedyś z... chyba. I to... Tak, i to było dosłownie... Zielony, także, okej, okay, to, to i to wpływa na to, dzięki czemu możemy dostać to, to i to I dzięki moim zdaniem przez to będzie Andrew A to jeszcze nie wszystko, bo w tym w tym, w tym filmie było powiedziane to, to, więc jest, tu nie mamy to, to, to I tu można się doszukać coś takiego Stój. i... No, od cholery tego było po prostu Stanisław, ja się nie to... mogę przestać śmiać Po prostu, to, to i to wpływa na to, to i to, to i to, to, to No, a tak jak było No wiem ja byłem wtedy bardzo poważny, teraz to mnie śmieszy w sumie trochę, no bo to, no nie wiem, po prostu, to jak taka, gadałem jak taki typowy nerd, który robi analizę po prostu na 15 milionów lat A my specie. jesteśmy nerdami, no stary, jesteśmy nerdami, kochamy filmy, takie właśnie kompletne, jesteśmy nerdami. No, no chyba ty. Ja nie noszę okularów, ja nie noszę okularów, ja nie jestem youtuberem, nie studiuję matematyki, jesteś dosłownie przykładem nerda, kurwa <grym>, czacze. jeszcze musiałem sobie kolowe włosy zrobić, ewentualnie. To też w ogóle yy, będę. Zrób sobie tą fryzurę na matę. jaką wiesz, yy, na, wylej sobie olej na włosy, żeby były tłuste i zrób sobie taką fryzurę, wiesz na, Nie mogę wiesz, ściąłem włosy o, dzisiaj, nie mogę tego zrobić. Czekaj ci pokażę. O, szczołem włosy, mam za krótkie Barber wleciał, to będzie można tam jakiś. No, zobaczę jak... na no, odcinku. Pewno. Ej, i dobra, zgadaliśmy się na temat tutaj właśnie Noe Home i tak dalej. No, ale właśnie, no, no bo odnośnie się zaczęła nasza też przygoda, bo mówię, ogólnie tak, powiedziałem, że mnie z Adi zaciągnął siłę, ale po prostu Adi, podpływem pod rozmów z Adim, zechciałem pójść, poszedłem, obejrzałem i omówiliśmy, sobie, znaczy czy zrobiliśmy recenzję. Ja od tego się zaczęło, to był nasz pierwszy film, i tak poleciało potem. Robiliśmy sobie filmosy, ja trzebiłem FIMOSy w międzyczasie same różne, i tak leciało, nie wiem, w sensie najtrudniej mi chyba podsumować ten rok, bo on, ten rok jest. Nie wiem, najmniej mi się chce o nim gadać, bo on jest jeszcze. No właśnie, no więc jakby nie ma jakby takiego podsumowania, żeby zrobić, nie? Jakby będzie tak... pewne podsumowanie roku, ale takie to nie będzie gadanko, takie tylko będzie coś innego, zobaczycie. Cii, Adi, nie no. mów, niespodzianka, niespodzianka Nie mówię, że, nie obraź się, ale sam teraz nie, dokładnie nie wiem o co chodzi. Hej ci przypomnę później, bo myśmy okay. już o tym rozmawiali. Jeszcze tak na zamknięcie tematu, coś chciałem powiedzieć, ale mi chyba z głowy wypadło. Eee, tak, wypadło mi z głowy, mów dalej. No to chyba, mi się już wydaje, że możemy w sumie... O, tak. Wiem co, zakończ, zakończ, tylko tak szybko coś dodam po tym jak powiesz. Dobrze, chciałem po że chyba już przeliczyliśmy całą historię, w sumie. Bo tak sobie myślałem, co chcę wam powiedzieć, to powiedziałem kilka rzeczy, Adi też coś dodał. Więc chyba przeliczyliśmy całą historię w ogóle, moją YouTube'a. Y, tak, Ogólnie tak. wspomniałem chyba o każdym gdzieś tutaj, kto mi pomógł jakoś też bardziej. Gdzieś jakieś takie ważniejsze punkty odhaczyłem, nie wiem, prawdopodobnie tak, bo zapomniałem milion rzeczy. Więc chyba możemy zaraz do pytań. Bo no... Tak. No, po prostu. No pytania zadałeś, więc zaraz po, y, Adi popyta mnie. Tylko no jeszcze tutaj coś chciałeś dodać jeszcze do naszej historii tak. całej. Dwie rzeczy: jedna YouTube'owa, druga osobista. Pierwsza, y, to jest to, że y, nie wspomnieliśmy o tym, że jakby taki bardzo, 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 bardzo pierwszy początek mojej współpracy z tobą w ogóle. Tak. Wiesz jaki był. Raczej. Pierwszą, to jest dla mnie aż trochę dziwne, ale pierwszą osobą, która pomogła ci przy scenariuszu nie byłem ja, tylko Ażeli, i to jest najlepsze. Ale robiłem do, tego filmu robiłem do tego filmu miniaturkę i to był film Kobiety w gwiezdnych Star Wars. Tak, Star Wars. pamiętam, a znaczy. że robił miniaturki. To były właśnie film, które były na kedematografii. Było... Ja ja, ja aż to robił miniaturkę, a że scenariusz. Bez tak. kituacja, matko, ja to zapomniałem, że... A przecież... gdzieś tam dalej uczestniczy w naszym działaniu, mniej czy no, tak, więcej. Ok, ok. My musimy kiedyś zarządzają zrobić odcinek we trzech. To trzeba zrobić kiedyś jakich Gwiezdny Wojen najlepiej. No jak, a że Białasa zaprosimy, on też ma wiedzę o Gwiezdnych Wojenach, zrobimy kiedyś jakiś odcineczek z Białasem, tylko ich mikrofon ogarnie w końcu. Tak, tylko napomknę, jeżeli kiedykolwiek wyjdzie jeszcze jakakolwiek trylogia, chociażby z, nowy, chociażby z nowej sagi i znowu będzie coś takiego, że się będzie na święta chodziło do kina, bo to takie aż tak trochę dziwnie, grudzień bez Gwiezdnych Wojen, aż tak trochę... No, przywykło to. się jednak, ostatnia z 2019 na epizod dziewiąty. Fakt, że to był epizod dziewiąty, no, no. ale nie żałuję, że pojechałem na niego. No właśnie, no, jakby, zawsze wspomnienia jakieś, nie? No. E, więc no, jakby jeszcze raz, jakby kiedyś ktokolwiek, jakikolwiek reżyser zrobił jakąś trylogię, że znowu będą filmy święta, to trzeba koniecznie za żalem robić te recenzje. Mm -hmm. Zdecydowanie, bierzemy go Białasa. A może nawet się tak. spotkamy w końcu we trzech. No, bo silą... eeee, yy, yy, rodo, 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 przepraszam. Bo mały byś się zdać Białasa i co? I będzie problem. I wy dokładne koordynaty, numer PESEL, numerki z tyłu karty, wszystko by poszło na marne. No, dobra, więc to miała być czekaj, to miała być ta rzecz, YouTubeowa, o której zapomnieliśmy dodać. Tak. Tak, że to jakby pierwsza współpraca taka nasza się, nasza się zaczęła od miniaturek i od tak. scenariusza Azerelego. I potem, właśnie druga... od, od tego robienia hydematografii tak. z Marcem i Adasiem? Tak, tak, właśnie tam to mi nie wypaliło, ale szczerze no, miło to wspominam, bo tam było dużo ambicji, ale. Tak, no tylko no, nie, nie, nie dogadaliśmy się z Marcem po prostu. Znaczy ja się z nim nie dogadałem. No, tak. no z wiadomych przyczyn. A osobista rzecz, to jeżeli, błagam, Janek, jeżeli to oglądasz, bo zakładam, że bo ty jestem na 100% pewien, że chociaż ty to obejrzysz, ale zwracam się do wszystkich moich znajomych. Błagam, jeżeli widzicie ten film, nie oglądajcie tej recenzji Spidermana. <grym, grym, grym>, obejrzyjcie o, recenzję! O, obejrzyjcie! Nie oglądajcie, nie oglądajcie recenzji Spidermana. Nie wpisujcie nigdy w życiu w YouTube'a Pan Marvela tłumaczy mi Spiderman w home. Proszę. Obejrzyjcie recenzję! Prosimy bardzo, obejrzyjcie recenzję! Jak Adi tak, mówi, jak żeby nie oglądać, to my Tak, bardzo prosimy, żeby nie. E, <laughs> dobra, to możemy chyba zamknąć tutaj e, tą historię, którą opowiedziałeś. W ogóle się sam dużo dowiedziałem. No, nie wiedziałeś Więc. dużo rzeczy, nie wiedziałeś na pewno przeszłości tej, wiesz, całej tutaj. Tak, tej jeszcze wcześniejszej, jakby ja, ja mówię, że pytajcie mnie, kiedy pierwszy film miałeś, nie? To tak z pewn... Byłem taki bardzo pewny siebie w ogóle, że wiesz 5 albo 6 lat, no. A to im wiesz, co odciniesz w 2012, gdzie, gdzie jeszcze w piluchy waliłem. Dosłownie. Miałeś 5 lat wtedy No to może nie, już nie Nie, 6! 6 miałeś. 6! Tak tylko potocznie mówiąc o tych pieluch. Toś no. ty tam wtedy dopiero pierwszy raz spojrzałeś na tonego Starka i powiedziałeś, kurde, on jest zajebisty. Ile on jest żelazny. Żelazny! Nie, na tak spojrzałeś wtedy. No tak, 2-3-12! Co wtedy wyszło? Amazing Spider-Man 1 Dokładnie! Dosłownie stary. No. Ej, właśnie, nie wiem, w ogóle wiem, że. O, wspomnę jedną rzeczy, filmowej. To jest historia Hezosim, ale jak już jesteśmy przy moich pieluchach, to chyba warto wspomnieć, że. Okej, okay, miałem trzy miesiące, i. Jakie trzy miesiące? Miałem kilka miesięcy, i ja w ogóle nie ogarniałem świata, nie widziałem, co się na nim dzieje. Tak, z tego co wiem, od mamy. Pierwszy film, jaki obejrzałem kiedykolwiek, o... w powiem obejrzałem, to był Spider-Man 3 z Tobiem Maguirem. I w sumie z, na filmach Magułajera się wychowałem, tak szczerze. Dlatego mam tak. do nich okropnie wielki sentyment. Tobiasz kłare... ich oprażeni. Nie Nie, nie, te... z... rik nie. Rikcz da Tobiasza Magułajera, k... da Andrzeja Kota i da Tomka Holandii też. Y Tomek, Niderlandia. <laughs> A tak, właśnie, ma Holandii, jest Niderlandia. A jeszcze miłość Moralny. Nie... <laughs> miłość Moralny i Gwendolina stacyjna. Gwendolina <laughs> <głędna> stacyjna to jego najbardziej osmarł. Dobra, więc chyba faktycznie po całą historię, żeśmy jakoś tak przelecieli. Prawdopodobnie jeszcze może o czymś zapomniałem, ale i tak chyba opowiedzieliśmy dużo. Więc Adi, możemy przejść już do pytań. Można, można. Mam gotowe. Dawaj. To pierwsze od Klaudii Okuniewicz to, że za chwilę 2023 rok. Jakieś plany, marzenia, cele związane o, z tym rokiem, z kanałem? W tym roku miałem nie opuścić ani jednego tygodnia. Chcę to zrobić w przyszłym roku. Nie, naprawdę. W się sensie... Ja na początku tego okresu założyłem, że nie chcę opuścić ani jednego tygodnia. I teraz zrobię to w trzecim, Nie chcę opuścić ani jednego tygodnia. W subach chcę tak półtora tysiąca zrobić. Przynajmniej jest to wykonalne. Półtora tysiąca zrobić. Jak mamy ponad yes, 1100 yes. w tym momencie. Ponad 1100 już. I co by tu jeszcze? Może y My się właśnie. Marzy mi się pewna teoria do opowiedzenia. bo ogóle jeszcze nie było teorii na, na kanale, może jeszcze pojawi się do końca roku, bo mam dwie takie teorie, które znalazłem i chcę je opowiedzieć. Ale marzy mi się pewna moja. Jest to teoria Harry Tylko, żeby ją opowiedzieć, muszę najpierw przeczytać książkę, ja nie mogę go zrobić na razie, bo nie mam kiedy. W tym momencie jestem w trakcie nabienie MCU, kończę fazę trzecią, faza czwarta zaraz mi zostanie. I potem miałem wejść we władzy pieście też chcę wejść w we władce właśnie. Chcę w końcu opowiedzieć tą teorię Harry Potterową, tylko muszę najpierw książkę przeczytać. jest to taka chyba moja rzecz, żeby, żeby w przyszłości zrobić tą teorię. Co jeszcze? No, te 1500 subów, i nie wiem, czy jakiś taki konkretny pomysł jeszcze mamy. No, chyba nie. jeszcze to jest na ten rok jeszcze, bo teraz jeszcze chcę powrzucić kilka rzeczy. Mam nadzieję, że się uda. I chyba tyle. Może. Chyba najbardziej Podadzie. taką. Jeżeli mówimy o YouTube, oczywiście, bo chyba tak marzenie jakieś takiego poza YouTube'em, nie mam jakiegoś. Chyba, więc jeżeli chodzi o YouTube, to po prostu moim marzeniem jest to, żeby, żeby teraz właśnie zrobić tą jedną teorię. Jeżeli ja ją zrobię w przyszłym roku. To będę po prostu przeszczęśliwy. Okej, okay, no to to było pierwsze pytanie. Mamy odpowiedź. Tak. <laughs> coś chciałeś dodać jeszcze, bo tam coś mówiłeś? Nie, chyba nie. Okej, okay, to jeszcze drugie, od, też od Klaudi, To czy ulubiony rodzaj filmów, jaki nagrywasz? Oj, dobra, co ja nagrywam za filmy? Nagrywam co? Roz... Dłuższe gadanko, nagrywam omówienia, nagrywam reakcje, nagrywam co jeszcze robię. Te, mm, oglądam kukreskówek, co jeszcze robię? Analizy robię. I tak dalej. Mimo wszystko chyba najlepiej omówienia, bo jest to taka najprzyjemniejsza forma. Bo faktycznie coś tutaj Jest jakaś treść, a jest to takie najprostsze, najłatwiejsze do zrobienia. Z to chyba najprzyjemniejsze, najbardziej lubię omawiać rzeczy. Przykładowo, bardzo mi się podoba odcinek w, wczorajszy, czyli yy, omówienie, reakcję i omówienie Terra do Jedi Survivor. Fajnie mi się właśnie tak siadło. Obejrzałem sobie, zaskoczyłem się mieczem Kajorena, znaczy mieczem w formie miecza Kajorena. I jeszcze za tym przeglądałem i coś tam omawiałem. To lubię takie właśnie filmy. Więc chyba chyba najpierw czuję przy omówieniach. Ale bardzo, mi ogólnie bardzo zależy na tym, żeby być więcej analiz i teorii. Bo ja mam, właśnie lubię takie mocniejsze filmy, tylko nie mam też kiedy ich robić i też ciężko, bo właśnie nie masz takiej jakieś mega super wiedzy. Jak już Razi zresztą mówiliśmy, że my nie wiemy aż, wiemy dużo, ale nie wiemy jakoś mega dużo też. I ja bym po prostu chciał więcej robić takich analiz, to też, że właśnie chciałbym więcej analiz puścić w Moku, jakieś teorie fajne wypuścić. I po prostu, no, chciałbym takie właśnie filmy więcej robić też. Ale najlepsza forma jest właśnie... najlepsza formą, jak dotąd na razie są omówienia. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie, że najlepszą formę, będą takie analizy. No. no dobra, to to w takim razie chyba wszystko. Co powiedziałeś? Tak. To, co chciałeś powiedzieć? Myślę, że tak. E, no to były wszystkie pytania od Klaudii. Pozdrawiam teraz... Klaudię. Tak, pozdrawiamy. To teraz przejdźmy do pytań Izabeli Chmury. Iza ja się czytam... ma, pozdrawiam się. Okej, okay, to pierwsze. W ogóle te pytania od Izy są... Y... Nawet strasznym nawiązaniem do początku samego filmu, gdzie mówiłeś o tym, ale chyba będziesz musiał... Po raz kolejny, tylko że w skrócie, to pierwsze pytanie to co sprawiło, że zacząłeś nagrywać. Co sprawiłem? No to w zależności od okresu. Znaczy, bo są dwa powody ogólnie, tak? Tylko po prostu jeden. W pewnym momencie był jeden silniejszy, w pewnym momencie był drugi silniejszy. Bo na to początku było, było to że po prostu. Byłem graczem Minecrafta. Oglądałem polskiego youtube oglądałem Minecrafta, tam oglądałem życia, MBS, KKF i wszystkich innych. Chciałem być jak po prostu. Chciałem tak jak oni nagrywać Minecrafta, po prostu. I to było to. Natomiast jeżeli chodzi potem o powód, yy, jak zacząłem robić kanał Fipty, to te Hedosi. To po prostu chyba chodziło o to, że nie miałem co robić, a chciałem sobie pogadać. I, miałem, i chciałem pogadać sobie, nie miałem też zbytnio jakby poniekąd do kogo się odezwać czasami. Były takie momenty, nie jakieś mega, ale czasami po prostu chciałem sobie pogadać, nie miałem do kogo, więc uznałem, ej odpalę sobie do będę gadał. Mhm. Wiem, że słaby powód, ale tak było. Nie no, wiesz, jakby to dla mnie to jest absolutnie nie jest słabe, bo wiesz, jakby różne historie mogą za tym stać. I ja tam jestem jakby gotów. Znaczy, no nie, jestem... Jak to się dobrze mówi? Nie wiem, co o, jest to. Jestem jestem, jestem ku jest, ja tam przyjął taką wersję, bo... To jest prawdziwa wersja. Prawdziwa wersja. Nie miałem do kogo się zbytnio odezwać w pewnym momencie, chciałem sobie, pogadać, więc sobie do telefonu. No Znaczy, no wiesz, to nie musi być jakaś taka... To nie musi być jakiś, jakiś wielki powód, nie. że jak, nie wiem, mam talent, że zginęli moje, te, moi rodzice, zachowałem się z dziadkami w bardzo dużej biedzie, więc postanowiłem nagrywać Minecraft i zarabiać pieniądze, no to... Albo zostałem AP. Ja takie... Tak, więc to nie e... musi być taki wielki powód. E... Okej, okay. to to było pierwsze. To drugie, czy stresujesz się nagrywaniem? Jasne, że tak. Znaczy zależy. Stresuję się ogólnie w większości, kon... znaczy tak, dzisiaj się stresuję tym filmem, znaczy stres nie, ale początkowo jak zaczynaliśmy film, to tak. Bo chciałem wam wszystko ładnie fajnie powiedzieć, żebyście wszystko tutaj faktycznie po obejrzeniu tego filmu mieli takie ej, obejrzałem fajny film, obejrzałem fajną historię, jakoś ciekawym się co z tego słuchało. I tak samo stosuję się też wszystkim filmami z kontentu filmowego. Chciałem fajnie coś przekazać, coś wam fajnego, coś fajnego opowiedzieć I ogólnie stosuję się właśnie tym, czy, to, czy uda mi się to fajnie jakoś dobrze z... powiedzieć. Bo ja kocham filmy, yy, naprawdę sporo nie wiem, tylko po prostu no boję się, że jak przyjdzie o czego, to ja nie będę umiał się wysłać jakoś sensownie i będzie słabo. Więc tak, stresuj się filmami, bo, bo stresuj się filmami po prostu, żeby dobrze wyszły i żeby był fajny odbiór tego. Żebyście wy, widzowie, dostali jakąś, fa jakiś fajny content. No mi się generalnie tak wydaje, że nawet tacy youtuberzy, którzy nie wiem, mają taki 10-12-letni staż nad tymi i mają tam dużą widownię, to mi się wydaje, że oni jakby całe swoje życie się stresują tymi filmami jakby, no bo to mi się wydaje, że takie to nie coś takiego sobie przechodziło, jakby, nie wiem, no wiesz, masz taki mindset, że okej okay, wstawię to. I wszystkie słowa, które obejrzy około, nie wiem, nawet milion osób ludzie będą analizowali, będą wyciągali z tego mm -hmm. wnioski, więc to, to zawsze jest. Jakby tak no, wydaje. wstawianie, wiesz, bycie YouTuberem, no niesie za sobą to, że po prostu wystawiasz się na właśnie tej oceny ludzi, nie? No ja wstawiam filmy i widzowie je oglądają i no jaki będzie odbił, nie? Jak będzie dobry odbił, to dobrze, jak nie, no to niedobrze. No, wiadomo. Prosta sprawa. No to, no to chyba byłoby tyle z drugiego pytania. I tak. jest trzecie, ostatnie. Jak to było na początku z pierwszym rzuconym filmikiem? I to nie wiem, właśnie, czy chodzi o stres? No, chyba tak, czy się stresujesz. Ty, to raczej, no zakładam, nie, to chyba nie chciałbym odpowiadać za ciebie. Ale zakładam, że jeżeli to było takie Twoje marzenie, żeby tak jak być jak inni YouTuberzy, to chyba to nie był jakiś wielki stres. Bo to, być, byłeś właśnie. młodszy. Właśnie, no. byłem młodszy, więc wiesz, nam ciężko jakoś tak, żeby młodsza osoba jakoś tak bardzo myślała. Bo... Ja przez, wiesz, tak, pierwsze tam lata w ogóle nagrywania, i, i te próby pierwsze, i te kolejne, i w ogóle w tutaj kanał, bo ja się stosuję teraz w tym momencie, bo też jestem bardziej świadomy tego, z, z, ja, z jakimi to konsekwencjami się wszystkimi niesie, nie? Bardziej rozumiem, właśnie to, że tutaj no, są widzowie, i oni yy, wiem, że chcieliby zobaczyć coś fajnego, prawda? A wcześniej to było Aha. takie. Tak jak teraz mam z shortami. Shorty sobie rzucam tak, o, po prostu, jak sobie chcę coś rzucić. Ale wcześniej, właśnie też było, właśnie to było też to, że po prostu. Nie myślałem aż tak o wstawianiu, po prostu wstawiałem i koniec. Nie myślałem aż tak bardzo o tym. I czasami mi tego brakuje. W sensie chciałem czasami po prostu jednak aż tak się nie martwić tym, czy ten film będzie dobry po prostu. Bo czasami może się też za bardzo trochę tym martwię. I to mi czasami trochę, trochę mnie blokuje, można powiedzieć. Więc wtedy to na pewno raczej po prostu miałem to gdzieś, po prostu wrzuciłem sobie film i tyle. I to jest pełna odpowiedź. Więc tak, z tych krótszych... Pytań to było wszystko. Okej, okay, No to chyba ładnie wyszło. Tak, do, dobrze, dobrze powiedziane, krótko i na temat. Siemu. Dziękuję. Okej, okay, to teraz y, pierwsze z tych takich bardziej. Tu mamy aż też trzy pytania, więc nie wiem, czemu to tak podzieliłem, no ale były jakby wypunktowane, więc może dlatego. Dobie. Okej, okay, to pierwsze pytanie od Mileny: którego filmu własnego autorstwa jesteś najbardziej zadowolony? Niekoniecznie Oje. musi być największą liczbą wyświetleń, ale taki, który po prostu najbardziej Cię usatysfakcjonował. No właśnie, to nie będzie film z największą ilością bo ja do dziś, po dziś dzień uważam, że Moja Wada mowy nie powinien być filmem z największą ilością na YouTubie, bo zrobiłem go na odpiedzie. Ja po prostu sobie siadłem przez minutę i gadałem o tym. A to algorytm to pokochał i ten film poszedł dalej. Tak samo też nie, nie chciałbym, żeby Między Myślami Przyjaźń był drugim filmem. Więc mi się wydaje, że chyba film, z którego jestem najbardziej zadowolony, to będzie albo, chyba będzie to po prostu mówienie multiverse sagi. Mimo wszystko. Jednak, jeżeli ja chodzi myślę... o kontent filmowy, jest to chyba największość, rzecz, jaką w tym momencie zrobiliśmy. Tak mi się wydaje. I mi tak, to, to też tak pokazało, właśnie. że ja coś wiem jednak na temat tego Marvela. Ale to była taka moja trochę taka. też był taki mój trochę sobie punkt, że ja nie znałem Marvela. Zacząłem oglądać, żeby nadrabiać. O tym jeszcze zresztą kiedyś opowiem wam, jak skończy w końcu go nadrabiać. I jak nagrywaliśmy właśnie e, omówienie motywu Sagi, ja miałem takie poczucie: Ej, ja coś wiem o tym Marvelu. Czułem się tutaj bardzo swobodnie. Mimo wszystko. Mimo tego stresu takiego standardowego, to czułem się dobrze. I dlatego chyba ten film jest dla mnie najważniejszy. Właśnie jestem z niego najbardziej zadowolony. Yy... I nie wiem, czy jakiś inny. W sensie na pewno jest jakiś też film, z którego jestem bardzo zadowolony, ale w tym momencie naj... po prostu mogę powiedzieć, że to jest raczej omówienie multiverse sagi. Na pewno bym inny film powiedział kilka lat temu. A w tym momencie muszę powiedzieć, że to jest omówienie multiverse sagi. I nie ma wcale najwięcej wświetleń, bo nawet on ma trzy raptem, a wiesz, te filmy tam wiesz, top 10 zacz... o, są od tysiąca wzwyż. No właśnie tylko chciałem nawiązać, nie? że jakby ja tak, tak gdzieś z tyłu wiedziałem, że o tym wspomnisz, bo... Dużo razy to mówię, że jesteś najbardziej z tego zadowolony, szczęśliwy, i tak dalej, że to się udało. W ogóle z gościem specjalnym, więc też pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy I... Ciuka i czekamy, aż coś nagramy w końcu, a nagramy coś. No, i to by było chyba, chyba wszystko z pierwszego pytania w takim razie. Mhm. Okej, okay, to teraz drugie. Czy planujesz w tym roku jakieś vlogi z wakacji? Masz już na oku miejsca, które chciałbyś w tym roku odwiedzić? Akurat mam, tak się składa. W sensie. Było takie jedno miejsce, w którym kiedyś robiłem w wakacyjnego Nie powiem które, musicie sami zgadnąć W którym byłem ostatnio powiem 4 lata temu I miałem w tym roku się tam wybrać, nie wybrałem się Ale wybrałem się w przyszłym roku może, wsiądę z auto i pojadę, bo to aż tak daleko nie jest Bo mam, wiadomo, jestem zmotoryzowany, więc mogę sobie na to pozwolić Po prostu tam pojadę, połażę sobie chwilę, coś tam pogadam I tak sobie posłucham, bo to miejsce mi miło wspominam bardzo I chciałem sobie tam pojechać Także zrobię to oraz też takie miejsce, które nie jest w zasięgu mojego yy, to akurat konkretnie powiem jakie nie jest w zasięgu mojego gdzieś tam możliwości pojechania. Nie wiem ta wiesz, że ja byłem kiedyś w Chorwacji. Nawet ci trzeż wiem. Też wiem. 4 lata temu swoją drogą, więc nie chodzi o Chorwację od razu mówię yy, w, tym pierwsze, w tym pierwszym filmie. Ja kiedyś chciałbym faktycznie sobie na wakacje do Chorwacji pojechać znowu, odwiedzić te miejsca, w których byłem, bo tam ładnie jest ogólnie, bardzo ładne miejsce. I chciałem gdzieś tak pojechać tak własnie, na własną rękę że tak powiem, bo wtedy jechałem na ścieżkę szkolną. Fajnie było, ja się tam dobrze bawiłem. A chciałem tam pojechać na, na własną rękę kiedyś. Też. I zobaczyć co jak tam się pozmieniało. O, to Co kurde, to taka fajna odpowiedź. No. Ja w sumie z, też jedyny kraj, na, w jakim byłem za granicą, to też był... E, też była Chorwacja. O A to nie 20... wiedziałem że poś... No, no nie, nie mówimy, prawda? Nie. Nie, a to, a to dziwne, bo to były moje jedyne takie wakacje za granicą. I w którym roku byłeś? Nie, w 13. A, dobra. Więc trochę dawno. Około ile? Czaj, 9 lat temu już, Boże. Matko, jak ty ta, trzeba zeć. Sam fakt, że w mówimy. Roku. Sam fakt, że na początku tutaj filmu cofnęliśmy się 11 lat wstecz. No, to bo dosłownie w przyszłym roku, y, w lipcu minie równo 10 lat. Kurde, Jezus, leciało jak cholera. No. Y, Dobra, trzecie pytanie od Mileny, to co jest dla Ciebie największą motywacją do nagrywania? Motywacją nagrywania? Chyba Motywacja. to, że faktycznie my. Tu... Znaczy, po prostu, ja uwielbiam to robić. Uwielbiam opowiadać o filmach, bo je kocham. Uwielbiam grać w Gieki z wami na Steam, bo też kocham gry W sensie, ja jestem przede wszystkim graczem i kinomanem. Jeżeli gdzieś powiedzmy trzeba mnie jakoś zaszufladkować w cudzysłowie, to zaszufladk... tu na słowo. Zaszufladkujcie mnie jako gracza i kinomana. To jestem ja. Jestem graczem i kinomanem. I tak będzie po prostu, bo kocham gry i filmy. Na, właśnie, sam fakt, że w ogóle mogę gdzieś tam. Właśnie to. Mogę się z Wami dzielić gdzieś tam moimi zainteresowaniami, właśnie tutaj o filmach i o gierkach. I no, buduję tą społeczność. Ja to już odkąd założyliśmy Discorda, ja się tak ja w sumie w ogóle my, jeszcze nie spodziewałem się, że ten Discord tak mnie wciągnie. W sensie ja myślałem, że tak sobie założymy, tak bardziej tego tak for fun, dla zrobienia tutaj y, serwera, wtedy Wojna Narodów, który się nie udał. Ale w finalnie powstała z tego naprawdę fajna społeczność, Kinionskie Dosie. pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, powstała Equipe 2312. Mnie cieszy to ogólnie, właśnie moja największa motywacja, że ja robię rzeczy i robię je faktycznie dla ludzi, z którymi gdzieś to sobie jakoś dzieje, właśnie moją pasję. I dlatego ja mówiłem w, w filmie na szóstą rocznicę, że moim celem przyrok jest właśnie powiększenie naszej społeczności, faktycznie, żeby zebrać nas tutaj innych yy, kinomanów nie? i graczy. Żebyśmy stworzyli tylko fajną społeczność, gdzie tam sobie razem żyjemy, razem gadamy o filmach, giekach, razem gramy i tak dalej, no. Niech to się rozrasta po prostu. Ja chciałem żeby stworzyć taką fajną społeczność. Takie, istnieją już takie, a ja chcę mieć swoją, po prostu. I właśnie to mnie ja będzie motywować. O! Właśnie, jak było tam pytanie o cel, nie? Jakiś. Chyba no moim celem jest faktycznie, żeby za rok, jak tam będziemy gadać o Discordie, czy o grupie na Facebooku, to żeby tak móc powiedzieć, że tam już jest sporo fajnych rzeczy. Że fajnych że się podziało. Tanie tak mocno nawiązać do czegoś wielkiego, że tam wiesz, że możesz jakby. Że możesz powiedzieć, że coś się działo, że coś jest, że tam się dużo osób jest, że powiedziesz na Discord i na przykład nie wiem, że 100 osób sobie tak wiesz, 100 osób jest, siedzi i sobie gada, nie? O filmach. No. Albo abo, jakby... abo robimy wielki turniej Fortnite'a za rok na 16 osób, a nie na... Nie no. Bo, bo my na ósemkę teraz chcemy zrobić turniej w Fortnite, cie. może się jeszcze uda. 16 to nie, a na przykład i Adi można najwięcej osób rzucić na jedną mapę w Fortnite. Cie? Na jedną mapę jaką w sensie? Yy, z typu kreatywnego. U, znaczy, jakby wiesz, no. Znaczy, w kreatywny... sensie, że, że my chcemy zrobić tu, nie w Fortnite, nie? Ile maksymalnie osób możemy tam w, y, wpuścić? No Dajmy, że przed taki defran, nie? Byśmy no. chcieli defran zrobić. To ona spokojnie do. Oczywiście w zależności od slotów, to wydaje mi się, że z, z normalnie albo ze stówka, albo z 50. Nie jestem. No wiem, że to jest duża różnica, ale nie jestem pewien czy 50 czy stówę. No to przyjmijmy tą tej setkę, tej nie? I właśnie na przykład mnie by mega też zajęło, jeżeli mógłbym za rok powiedzieć, że ej, robimy tu niej na 100 osób w Fortnitecie. No to by było coś. Albo otpadam serwer publiczny w Minecrafcie też. Taki naprawdę tak, serwis. masz pewność, czy tam będzie około 100 osób, nie? Tak? że. No fajnie z 5 weszło, tylko ty wiesz, że wejdzie 100 osób i to jest takie, wiesz. Tak. No, byłoby pani mieć, żeby coś takiego móc powiedzieć po prostu, no to zgadzam się. No, I do tego będziemy dążyć w przyszłym roku. O! Jeszcze właśnie jedna rzecz, yy, cel taki. Żeby tym razem nie mieć zamieszania jak w tym roku i faktycznie mieć jeden kanał. A jak ja tak. w przyszłym roku wpadnę na pomysł zakładania nowego kanału, masz mnie palnąć w łeb. ŻADNYCH NOWYCH KANAŁÓW! Tak. Miałeś już zrobić kanał, to ci udało yy, yy, mi się z głowy wybić ten pomysł. Tak, Także dalej się. będę to robił, dalej będę to robił, dalej, będę ci idiotyzmy wy, <noise> Tak, nie. My, my, my żyjemy w właśnie, za tym takiej właśnie racji. Yy, ja Adiego pilnuję, żeby gadał z sensem, a yy, Adi pilnuję, żebym ja robił z sensem. O, tak można powiedzieć. No, 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 można tak, tak powiedzieć. No, Ach, proszę to co? Chyba były wszystkie z tych pytań, tak? Wszystkie. To były wszystkie od Mileny. Mm -hmm. I teraz przechodzimy do pytań od własnej myśli, a potem będzie takie jedno duże moje. Okej. Okay. Aż, aż tego pięć? pięć? Więc tak, nie sześć jednak. Przygotuj się. Bo są dość obszerne. Dobrze. Pierwsze pytanie to na jakim sprzęcie zaczynałeś nagrywać, a na jakim nagrywasz teraz? I czy masz w planach coś zmienić za jakiś czas? Dobra, pokój. Pierwsze odcinki, które tam nagrywałem sobie... Z Minecraftem w na moim stałym kompie, moim stałym szkół, którego w sumie cały czas mam zresztą. Jest gdzieś film na kanale, nie czego ja nie zdjąłem. Jest mój pierwszy komputer. Może go przywrócę też, właśnie, żeby był. Yy, ogólnie jest w po prostu, dostałem go na komunie, to był 2010. Ja miałem jeszcze u mnie w drugiej klasie yy, podstawki, nie w trzeciej jak ty. No to na nim nagrywałem właśnie tam pierwsze. Czy On, Znaczy, on był dobry, kiedy ja go dostałem. Potem już był coraz słabszy, ale Michael mi tam chodził, on mi chodził. Dawało się coś tam nagrywać, spoko. A... Więc to był okay, kom, To było jeżeli chodzi o kompa, telefon, który za kamerkę, to pierwszy to był Samsung Galaxy J1 yy, tak, jak go jestem w 2015. Potem się, w telefonie przełociłem się na Huawei a Y7, a teraz na Samsunga J20, yy, S21, co ja mam, Samsunga S21 i to telefon jest bardzo dobry, naprawdę no, z telefonu, bo ja go w ogóle kupiłem w dwa, 21 miał ja w styczniu premier, ja go w marcu kupiłem, także był dość świeży. Mogłem sobie tak powiem, pozwolić na jakiś lepszy sprzęt. A kompa no to w 2020 po 18 moi, w 2019 kupiłem sobie go. To jest Le, Le, Lenovo Legion y 540 Jeżeli nie pomyliłem modelu, wstawię wam tutaj go na ekran. I bardzo tak. dobrze chodzi, bardzo się dobrze prezentuje. Jak, jak się okazuje, mamy takiego samego laptopa. <sum> tak, 8. tylko że ja mam troszeczkę inny model. Znaczy on się nie wie, nieznacznie u nas się różni, tylko chyba logiem z, logiem z tyłu ekranu. Tak i pamięcią. Tak, ja mam większy. Ty masz 512 <laughs> chyba, tak? Ej stary, mam większego. Bardzo <laughs> śmieszny. No jestem nieśmieszny, jak <laughs> wiemy. I jeszcze mamy inne ledy. Ja mam czerwone, Adi ma białe. Szkoda, tak, bo ja mam... Białe. A mój nie. foto jest niebieski tak swoją drogą, więc nie pod kor. Ale tak, bo ty masz tak, podświetlenie masz czerwone i masz inne logo z tyłu, a ja mam podświetlenie białe i jakby bardziej mam napisane na krawędzi, bo to masz chyba na środku, nie? Logo. Tak, ja tak, mam na krawędzi. Tak, tak, one są po środku. No, ale no, jakby to sobie nazwa jest taka sama, zespoły takie same, no poza pamięcią, więc. No. Tylko, a, I mam jeszcze większy ekran, bo mam 17,3, a się ma chyba 16,5. Chyba tak. 15,6, nie wiem nigdy czy to jest. Piętna nie, 16, 15 i 6, ca. 15 i 6, tak. Właśnie, właśnie. Ale no jak macie... patrzyliśmy, to one są niewiele się różnią. Co w się sensie to nie jest tak. dużo te 1,7 cała więcej. A jakoś, szczerze, jakoś mimo wszystko jakoś tak czuję te krawędzie większe minimalnie, ale no. Wiadomo, ja nie. No to nie jest potężni wielka różnica, jak między 13 a 17. Dobra. I okej, okay, i tak, no to w kwestii kompa i telefonów to najważniejsze rzeczy No jeszcze jest mój mikrofon, to jest konkretny mikrofon SuperLux E205U. Mam jeszcze taki mikro ten mikrofon ten czarny, którego używam jak jestem w Poznaniu. Oj, nie pamiętam jak on się nazywa. Yy, I też jeszcze miałem swój statyw, to był z ha yy, Hama, ale nie pamiętam jaki... jak on się nazywał. A statyw, na którym obecnie trzymam tutaj telefon to jest... Znaczy to jest selfie stick z nóżkami, ja go kupiłem w Akrzynie. Taki sklep yy, z takimi tajnymi rzeczami. Więc nie wiem, to jest też jakiś taki mało... jakiś... Jakiś mało znany, chyba, no. no i w sumie tyle, tak, szczerze, ze sprzętu. Także, no mój, zaczynamy o moim staruszku. Potem, jak nagrywam, no to na pierwszym telefonie, tym właśnie Samsungu J1. No a teraz tu mam swojego laptop, mojego regiona kochanego, no i Samsung, mojego Samsunga S21, i mój mikrofon też. To, to by było na tyle z pierwszego pytania, drugie to. Jakich programów do montowania używasz i czy się sprawdzają? Co chcesz doskonalić przez f... montowania filmów? Dobra, okej, okay, to już mówiłem też, okej. Okay, zaczynałem od y, Movie Makera, jak chyba każdy. Potem przez jakiś długi czas Camtasia Studio, bo to był kiedyś najpopularniejszy program do montowania. Potem wróciłem do Movie Makera, bo właśnie jak, jak zakładałem FIFA TTOT, to ja jakoś nie miałem montować, a Camtasia też trochę mnie już doprowadzała do szału. Y, potem zacząłem montować w Vegasie. Vegas był naprawdę okej, okay, ale jakoś tak. Jakoś jak dziennie mi się w Vegasie montowało, bo, a też słyszałem, że dużo osób w premierze montuje sobie go ceni i zacząłem montać w premierze i teraz nie chcę już zmieniać yy programu. Pimie mi jest dobry, jedynie bym się chciał After Effectsa nauczyć, bo tam też fajne rzeczy można dodać, mam też pewien pomysł, do którego After Effects jest mi potrzebny. Montaż właśnie chciałbym się trochę więcej poduczyć, bo chciałem jednak, żeby troszeczkę więcej jakichś efektów dodawać rzeczy i tak dalej, bo mam wrażenie, mówiąc, że montaż jest strasznie prosty i nawet trochę za prosty, żeby moc? Ale też zależy od filmu. Na przykład tutaj nie jest na jakiś montaż, tylko dorzucimy zdjęcia i tyle. A jak na przykład są jakieś, wiesz, tu analizy, czy jakieś omówienia takie, to fajnie byłoby coś jeszcze tam dodać większego, nie? Albo do newsów. O, do newsów montaż powinien być taki fajny, że tak powiem. Okej, okay, to by było teraz drugiego pytania, tak? Mhm. Mm Chyba tak. Okej, okay, no to teraz trzecie. Czy masz wstępne plany na jakie filmy do kina chcesz iść? Czy możesz wstawić film lub post na grupie na Facebooku? Polecam grupę na Facebooku, które filmy czy seriale w nadchodzącym roku wydają się ciekawe. Dobra, znaczy wiem na pewno, że tak, myślimy, znaczy Adi pójdzie na Avatara 2 na pewno, ja chyba też pójdę, jak będę miał czas, to jeszcze zrobimy w tym roku. Znaczy to jest o ten rok akurat, ale w przyszłym roku co mówisz w przyszłym roku? Wychodzi Ant-Man, na której idziemy tak, na 100%. Artyzant, Artyzantowa Ant-Mana w lutym. Tak, bo wiadomo Marvel, no to trzeba pójść na wszystko, co jest Marvelowskie w przyszłym roku. Szczerze nie wiem co wychodzi w przymokość jakiegoś istotnego. Nie wiem. Mm, wiem, że chyba następnej jest w kolejności chyba The Marvels, czyli druga część Kapitan Marvel. O, na Ej, to, to fajne. Tak, ale na to mimo wszystko mniej czekam, jakoś no nie jestem. Znaczy taki, pójdziemy, no, nie masz... my na to pójdziemy. Nie, ja pójdę, pójdę, ale ja no też. jest jakiś to mój bardzo oczekiwany. Nie my czekam na Antmana, bo tam Kang będzie. Mm. Tak, ja, ja już mam ciepło po prostu w gaciach, jak tylko o tym myślę. <laughs> Więc no, no, może jak się da, to będzie druga recenzja na żywo. Generalnie. No, myślimy o, właśnie, antmena. Adi, Prawdopodobnie Adi do mnie przyjedzie na ten, na, właśnie antmena. Tak. Jeżeli nic się nie zepsuje. Miejmy nadzieję. Tak jest. Okej, no to tak, tutaj no, to nie było coś do dużo do powiedzenia, no bo to, no, bo to nie... tylko premiera filmowe, No to oczywiste, że pójdziemy na to, co wyjdzie. Pójdziemy na wszystko, mógł... co z Marvela będzie. Wszystkie Marvelowskie filmy obejrzymy, oczywiście, wiadomo. A poza nie... Marvelan to. O, jest jeden poza Marwela, na który myślę, że warto iść, wiesz? Co? Blue Beetle, Blue Beetle się pyta, albo Beetle, nie wiem. Blue Beetle, dajmy. Nie wiem. I to jest, to jest film DC, ale słyszałem o nim bardzo dużo do dobrego generalnie. I powiem ci, że aż mnie to trochę ciekawiło, ale to o tym ci powiem po filmie. Ty, A nie, no, nie wychodzi jest... kolejna część Shazama przypadkiem? Teraz też? Też też. też no. To tam coś z DC też pewnie obejrzymy, bo Gwiezdne Wojny jeszcze do kin nie wracają. Harry Potter, i e, nie wiem jak to będzie, szczerze mówiąc. No, i tam, jak coś się fajnego złapie, to też pójdę. No, to chyba tyle. No, to tyle by było z trzeciego pytania, nie długiego. To teraz czwarte, to też nie będzie długie. Y jakie masz playery typu Netflix, Disney Plus i tak dalej? Które z nich najczęściej używasz, które są lepiej zrobione, które bardziej lubisz? W tym momencie mam tylko Disney Plus, bo nie, nie mam potrzeby jakoś używać innego. Miałem jeszcze, y znaczy, y znaczy inaczej. N tak na siebie mam Disney Plus. Kupiłem tak sam, y, sam z Nobim jeszcze naszym trzecim Hubetem. Miałem Netflixa przez jakiś czas też, ale no, tak już nie oglądałem zbytnio na Netflixie i już po prostu no już, y, już go nie używam, już go nie, nie kupuję. A szkoda, szczerze mówiąc, teraz mam po fakcie, bo Wednesday wyszło. W ogóle jest coś jest po prostu, widzowie, że jak nie mam już Netflixa, to teraz wychodzą fajne rzeczy na Netflixie. Naprawdę. Ale tak ogólnie no po prostu katuje Disney+. Plus I też jeszcze, yy, moi rodzice mają yy, HBO Max, więc czasami sobie na HBO Max zajrzę, ale HBO Max chyba jakoś tak niezbyt mi się podoba. Jest. Ja dzisiaj na HBO Max mam zamiar obejrzeć jeden film i tobie też polecam. Jaki? Naprawdę, bo mnie, na, mnie bardzo ciekawiło już po samych pier, pierwszych pięciu minutach, ale sam film też jest bardzo ładny, yy, a mowa tutaj o Blade Runnerze 2049. A ten, ej wiem, Okawek. wiem, racja. Nie, znaczy nie, ale znam film. Wiem, że jest. Tak, ja ostatnio się mega na niego nakręciłem. I gdzie on jest? Ja, na mam, HBO Max? Tak, na HBO Max jest, więc polecam ci obejrzeć. Ja to mogę zobaczyć. Mam wrażenie, że warto. No to, jak obejrzę to ci powiem na 100%, czy warto, ale mam wrażenie, Dobra. że. Jest, jest. No. Mi tak ładnie jest nagrany. Dobra, więc ogólnie po no mam Disney Plus, miałem Netflixa i mam no tak częściowo HBO Max. Zdecydowanie najlepszy Disney Plus. W sensie dla mnie akurat to jest rzecz. Dla mnie to jest, jest najwięcej rzeczy. Disney Plus to no nie jest takim ogólnym streami yy, streamingo serwisem streamingowym. W sensie, no, jak nie jest się fanem takich, takiej treści, no, to nie obejrzy się tam zbytnio nic, nie? Ale dla mnie, jako właśnie fana takiego contentu, to po prostu najlepszy jest Disney Plus. Netflix jest ok, ale no dla mnie wtedy nie było nic ciekawego. Teraz już o Wednesday na przykład i mi szkoda. Ale też nie, ja mam już jakiś takich mega pokojów, żeby Netflixa kupować. I nie wiem, co tam jeszcze ma za serwisy streamingowe. Jest jeszcze co? Amazon. Amazoning nie myślałem jakoś tak. Jest chyba jeszcze ten, ale też takie zagraniczne bardziej. To chyba są Hulu, Paramount, Paramount no to... Plus. Paramount Plus, właśnie. Tam coś miał być chyba na Paramount Plusie. Top Gun, Top Gun chyba. Top Gun, ale to nie, nie oglądałem Top Gun jakoś aż tak mnie nie ja. A HBO Max po prostu nie przepalam. Jedynie co tam mnie interesuje, to to, że jest tam Harry Potter. No to, to, to tyle, czym jest z tego czwartego no. pytania. Także to... polecam to... Disney Plus jednym, jednym słowem. Wyczerpany, tak. No chyba najlepsze. Jak jesteście fanami takich nie wiem, filmów, jak. Mar no w sumie, jeżeli chociaż lubi, jesteście fanami Marvela, to też jest w ogóle dla was. Albo Gwiazdy Więc... Wojen, albo po prostu bajek Disneya. Tak, Ogólnie, tak, no to... tego typu content po prostu, nie? No, wszystko, co jakby wychodzi z Marvela, tam z Disneya, co wyszło, jest. Z Marvela filmy wychodzą na Disney Plus po 45 około dniach. Więc, jak wam się naprawdę bardzo nie chce wydawać tych, tej kasy na kino, a macie opłaconego Disney'a na cały rok, no to możecie sobie poczekać i będziecie mieli full HD 4K i tak dalej. na pantalonie długo wychodzi. O, właśnie. Musimy zrobić. Będzie, tak? Musimy i e Watch to zrobić. Tak, będzie pewnie na przełomie grudnia ze styczniem. Coś takiego. Ja na pewno obejrzę, obejrzę dla tych scen, dla tej muzyki. Dla efektów, które mimo wszystko mi się podobały. na ta morze. Nam... Tak, tak, tak. O oh, właśnie, no no, o no, tak. Tenkazny, <grym> jego. <grym> guys, wyobraźcie sobie, że od listopada wtedy jak był film, Adi dzień w dzień mi gadał na morze. Dzień w dzień. I mówi, o jaki design. to na nie jest zajebisty. <grym> tak, uwielbiam, jakby nie wiem, no. Po prostu uwielbiam. Naprawdę. To design jakby postać sam jest <grym> tak. Jak to było Tiki Tarokan. Liki talokan. Liki? Nie Tiki? No i tam, tam Nie, 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 chyba tam było Liki talokan. No, może masz na ty, nie wiem, czy takiego mi się kojarzy. Dobra, Liki Talokan i Wakanda w moim sercu, pokazałem rękami i przejdźmy dalej. Tak, do ostatniego pytania. E... Już! Czy w tym roku... Tak, tak, tak. To jest ostatnie od własnych myśli. Wow. czy od własnej myśli lepiej mówić? Od Marysi, to pozdrawiamy, pozdrawiamy. O, o, no to będzie lepiej. No to ostatnie pytanie od Marysi to czy w tym roku będą filmy z gościem specjalnym. Chyba mi się goście wyczerpali. Znaczy. Oj, nie, zapomnieliśmy chyba o kimś. Kurde Zapomniałeś? O kim? No. Na L, że miało być coś tutaj robione. Tak, dobra, okej, okay, dobra, spoko. Znaczy. Okej, okay, goście specjalni, no to będzie ten jegoś, ale. Bardziej chodzi mi o coś takiego, że ja chciałem EKIPY 2.3.2 sobie rozbudowywać i wprowadzać jakoś właśnie członków do tutaj mojego uniwersum, że tak powiem, nie? No bo na ten moment, jeżeli ktoś z EKIPY 2.3.2, to albo znacie go tylko ze streamów, albo jest to ktoś z minabi, więc go też znacie tak niezbyt. Wyjątkiem, Ad jesteś ty, tak szczerze mówiąc Ty jesteś znany, bo ty byłeś przy wszystkim, co ja robię, od początku tego roku. Więc ty, ciebie, tak. niezależnie czy jest ktoś widzem streamów, czy odcinków, czy był na Plus ciebie zna. Ale no tak. w większości EKIPy 2.3.2 ludzie nie znają. Tam, no mówię, głównie tam ze streamów albo właśnie Minabi, A na przykład na głównym kanale chyba jeszcze nikogo nie było z ekipy 232 poza tobą. Tak w pełni teraz, nie? No no, no, no to wychodzi w sumie. Więc nie tyle goście specjalni, co po prostu chciałbym wprowadzać ekipy 232 w przyszłym roku też, żebyśmy faktycznie tu jakieś rzeczy fajne sobie robili. Także no to będą poniekąd goście specjalni do was, nie? Bo dużo z was ich nie zna. No, no nie no, to tak. W sumie no, no tak, najsensowniejsze no jest. I no wiesz, bo ja mają taki zamęt zawsze, bo ja ich znam. Więc jak ty teraz tak. powiedziałeś że to się specjalnie jakby, jakby czemu, skoro byli, ale no, no nie byli wszędzie, byli na niektórych właśnie. rzeczach, nie każdy musiał to oglądać, więc no. Główno rzeczą jest główny kanał i chciałbym, żeby tu też właśnie byli, nie? Właśnie, no jeszcze plus nie ma już innych kanałów, więc raczej znikąd indziej ich nikt nie pozna. No pewnie. No chyba, że korda, ale no to wiadomo, to raczej No disco to, to co innego, chodzi, chodzi o odcinki, nie? Chodzi o content na właśnie. YouTubie. No jakby, no Discord nie jest, wystawiony, nie jest wystawiony na szerszą publikę, tam wiesz, chodzą osoby i tam się coś dzieje. Jak ktoś nie jest, no to nie będzie wiedział, więc... No wiesz, no na pewno spośród tego tysiąca osób wie tylko o tym z 64. Ile tam teraz na Discordzie jest? 70. 70 Albo A, 69 69 Sześćdziesiąt dziewięć, jakaś zabawna liczba. Aha, bo coś. wiecie. No bardzo śmieszna, nadi Dalej. Co jeszcze? Yy, z Pytanie od to widzów? Jest I to było ostatnie pytanie od wszystkich widzów, bo no. nie... Nie zdążyłem innych zescreenować, bo nie było jak nawet... Wiem, że Ulf ktoś chciał napisać, ale no nie dał rady chłopak. co na przykład Wolf, możesz mi zadać pytanie prywatnie. Tak. O właśnie, Ulf trzeba wprowadzić w Style przede wszystkim. Właśnie, bo wy widzowie też nie, możecie, nie będziecie znać my się zbyt że nie ogarnialiście kredosów, słuchajcie, Obok Odiego jest jeszcze Ulf. Ulf, e, znany jako Ulf11 na Discordzie. To jest też mój drugi współpracownik, z którym ja z Adim Ulfem we trzech żeśmy ogólnie oganiali mi i i tutaj są jakieś Peminabi. Ja bardzo chciałbym, żeby Ulf gdzieś tutaj do nas powrócił, jakoś na YouTubka, bo go teraz mniej z nami jest. Na Steamach jako mało. Chciałbym coś z Ulfem porobić ogólnie na YouTubka. Tak, na główny kanał jakiejś Na tym mi chyba tak naj... Na Ulfie, na Ażej, na nich chyba mi tak najbardziej zależy. Żeby ich wprowadzić. Ulfa i Ażej. kolejna Fabuła, cześć, <laughs> Nie, nie Fabuła stary. Znaczy ogólnie, widzowie, my mamy plan na Fabułę, może zrobimy jakieś wakacje, jak nam się zachce, i będzie czas i osoby. Nie, tak, a dokładnie to w wakacje 2026. <laughs> tak, bo wtedy będziemy mieli chęci na pewno. Tak. O Jezu, ale bym wtedy robił zrzelanie od Secret Wars pewnie, o Jezu, o Jezu. Tak stary, tak. No powiem ci szczerze, myśmy w PP też byli rzeczy z Marvela, bo Lewy też jest wielkim fanem Marvela. Ja wtedy w ogóle nie ma w Marvelu się nie oddałem, ale mam wielki fan Marvela, przecież Hedosi 2 Polityka, to jest Civil War. Civil War, The Crew, The Crew, The crew. to są dosłownie The Avengers. <laughs> tak. Yy, dwa ostatnie filmy The Crook, które zrobiliśmy. Ostatni tytan i ostateczne starcie. No, o to o to, o to endgame dosłownie. Znaczy, starcie. Yy, Infinity War, endgame. No tak, tak. No właśnie. No, no. Ale spoko jakby. Teraz z perspektywy bycia fanem Marvel, w tym momencie mi to nawet się podoba, że takie coś miało miejsce. Taka referencja tak zwana. Reference. Marvel Reference. Dobrze, Adi, no. więc Twoje pytanie podobno bardzo Moje? mocne. I na nim skończymy odcinek wielki. I tak mamy na, na odcinku dwie godziny. Nie wiem, czy mocno, ale takie trochę do głębszej analizy. Dobrze. Ja mam takie pytanie. Aczkolwiek, będę to na bieżąco jakby tak składał zdanie, bo nie przygotowałem sobie tego dokładnie. Dobrze. Ale ty, czy widzisz się w tym za 10 lat? I tak wiem, że nie da się tego określić, ale zobacz, ty już jedne jakby 10 lat masz za sobą od pierwszego kiedykolwiek wrzuconego filmu. I zakładam, że niejednokrotnie myślałeś o tym, że ciekawe, czy tam za 10 lat będę tam jeszcze coś robił. I... Myślałem. Znowu... Tak, więc coś takiego było. Więc nie, nie byłeś w ogóle, nie wiedziałeś, że kiedyś tu usiądziemy i będziemy coś takiego nagrywali, ale jak teraz tutaj siedzisz, myślisz, że za 10 lat cokolwiek jeszcze tutaj będziesz robił, czy będziemy robili, czy takie w ogóle... Jak mi myślisz, że my rozwiniemy się jakoś, czy dalej będzie to stało no między 10 tysięcy subskrypcji i czy... no Widzisz do w 2030 na przykład siebie, tak, nagrywającego, nie wiem, na przykład, nie wiem, no jaki, ciężko mi wymyślić jakiś tytuł teraz, bo to jest dosyć odległe, na przykład taki, nie wiem, będziemy się i będzie wielkie omówienie The Mutant Saga, albo The Cosmic Saga. Marvel omówienie Aminu. fazy dziewiątej MCO, ja tak. taka w ogóle powstanie kiedyś. Właśnie, jeżeli nie będzie resetu, hu hu. No no tak, to czy widzisz się tak, tak na tym miejscu, na przykład, no, nie wiem, w W 2032. Faktycznie, to jest pytanie do głębszej analizy, co się zgadza. I tak, myślałem w ogóle o takiej przyszłości jakiejś. Mówię, bo to też jest tak, że z początku po prostu, wiesz, nagrywałem sobie i nie myślałem o jakoś tak bardziej, jak to pójdzie dalej, tylko po prostu sobie nagrywałem. Tak samo też właśnie, jak mówię, w 2017 kończyłem, yy, znaczy, byłem bliski odejścia, bo nie wbiłem 100 słów jako flip te te, też myślałem, yy, nie myślałem, że jak zostanę, to dotrę do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, ale Zastanawiam się też, jak to będzie z przyszłością. Czy drugie 10 lat na YouTubie nie wiem. Bo wydaje mi się, że na razie jeszcze mam taką możliwość, że mogę sobie to robić tak bardziej for fun. W sensie, no wiesz, no for fun sobie postrobić, nie? Że tutaj studiuję, a gdzieś tam w międzyczasie sobie yy, grzebię to jako właśnie taką moją, jaką zajawkę, nie? Natomiast mhm. wiesz. Starzejemy się. Jak wiesz, w przyszłości no nie wiem, jak dokładnie będzie. Nie wiem, jak moje życie się potoczy. Na pewno wiem jedną rzecz, widzowie. Bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy dobili 10 lat tym razem na tym kanale. Czyli do 2026 przynajmniej. Czyli 4 lata jeszcze do przodu. Chciałbym na pewno nagrywać. Mam, mam taką nadzieję, że będę. Będę miał co robić. Będę miał chęć I będę miał na to czas. Bo z czasem to jest różnie. Mm, po prostu. Więc na pewno chciałbym. Świętowa... chciałbym po prostu, bo wiem, że dla mnie to będzie naprawdę super. Jeżeli ja będę jakieś święto, będzie patrz, za 4 lata, będzie w ogóle to będzie Będzie secret, wówczas wtedy, nie? A jednocześnie. Nie powiedzieć, właśnie. No, a jednocześnie. Że jeśli chociażby ten kanał umierał, ja cię będę trzymał za włosy do góry, <grym> żeby do, tej... <grym> do tego nie tak. tak, więc nie wiem, może zakończymy <grym> właśnie na. Może tak wy... być, widzowie, nie wiem, jak to właśnie będzie, tylko jak Adi że jest ciężko ocenić. Może być tak, że ostatni film, jaki zrobimy. To będzie właśnie więcej secretło, bo Adi będzie mi o to błagał. Ale ogólnie, w każdym razie, chcę dotrwać do przynajmniej 2026 roku, bo chcę świętować 10 rocznicę. Bo to będzie takie 10 lat, tu jestem. Będzie dla mnie takie wspaniałe po prostu, że ja mogę sobie powiedzieć, że 10 lat jestem na YouTube, na tym kanale. Więc na pewno do 2026 przynajmniej będę tutaj się starał. Mam nadzieję, że właśnie, jak będzie jakiś za moment załamki, to gdzieś tu Adi mnie podniesie. Bo na pewno nie chciałbym też zrobić coś takiego, Adi, że wiesz, że na przykład załóżmy, zakończymy 24. YouTube'a, a za dwa lata nagramy tylko ten jeden film. To, to byłoby głupie. A nie. Tak bym nie chciał. Chciałbym, żebyśmy cały czas tu byli faktycznie. Zwłaszcza, że mówię, no ja czuję teraz faktycznie, że nie jestem tu sam. Jest ze mną Adi, jest ekipa 2.3, jest społeczność. Ja. Mamy z kim to robić po prostu, nie jesteśmy tu wszyscy. A wiem, że. Jeżeli doszłoby czysto hipotetycznie do momentu, w którym ja nie chciał nagrywać, to nie byłoby czegoś takiego, że ktoś by wskoczył na moje miejsce i robił to za mnie. Nie, nie wiem, czy ktoś by poprowadził kinowców, czy ktoś by poprowadził kanał. Wydaje mi się, że nie byłoby takiej osoby, która by to zrobiła. Jednak to jest zbudowane wokół mnie, prawda? Ja tu yy, fakt, że z waszą pomocą oczywiście, a jednak to są kinowcy Hedossiego, to jest mój kanał, który ja prowadzę tyle czasu. Mimo wszystko yy, i też nie wiem, czy ja bym w ogóle chciał komuś to oddawać. Czy miałem takie, że tutaj to, tutaj no robiłem tak tyle tego, chciałem to chciał kimś, komuś oddać. Więc mam też takie coś, że ej, ja tu mam jeszcze coś do zrobienia, tu mam ludzi, którzy chcieliby jednak coś tworzyć fajnego. Ja sam też chcę to robić. Więc tak. W skrócie, bo już się trochę rozgaduję. Na pewno chcę dotrwać do 10 rocznicy kanału przynajmniej do 2026 roku. Bo po prostu no chcę mieć ładny sieniat, plus jeszcze to secret Wars, na którym będzie mi mega zależało, żebyśmy mnie zrobili. Jednak mamy to naszą. Właśnie. Mamy naszą społeczność, którą chciałbym faktycznie rozrastać niech ona się da, daje, tworzy, niech to wszystko będzie, bo ja w końcu począłem jakiś taki faktycznie cel w tym co robię. I po prostu daj mi to ja. I, I po prostu no, nie chciałem tego zostawić. Nie mam właśnie, właśnie mam przez to, że mnie to ja nie chcę tego zostawić tak bez niczego. I przez to, że mam tutaj ekipę jakąś wielką, której też nie chcę zostawić. Mam tą społeczność, której nie chcę zostawić. Jak to nie zabrzmi, ja trochę nie wyobrażam sobie mojego gościa bez YouTube'a. Jednak wiesz, Stach, mam 21 lat, a przez 11 jestem związany z YouTubem. No, połowa życia. No, po, po, y, połowa i jeden, nie? Połowa i jeden. Mamy 2000, znaczy połowa i pół dokładnie, bo połowa mojego życia jest 10,5. I jeszcze jest 2022. Jest 22 lata od 2000, nie? A 11 a. lat ja jestem przy YouTubie. Więc mi się, ciężko jest mi sobie wyobrazić sobie takie coś, że nagle mnie na tym YouTubie nie ma. Po prostu no, ale nie wiemy co przyniesie jutro tak naprawdę właśnie, bo też wiecie, no mówię, tak jak powiedziałem, no starzejemy się nie wiadomo jak się dalej potoczy, jak skończę studia, będzie praca i tak dalej właśnie, praca, nie, więc Właśnie, bo... i też pytałeś o to, czy to się rozwinie ja bardzo bym chciał, ja bym chciał, żeby to się rozwinęło, żebym ja mógł jakoś z tego tej żyć, bo ja lubię to robić ale nie wydaje mi się, żebym kiedyś znaczy, chciałbym, ale mam jakąś taką myśl że chyba nie uda nam się dojść do czegoś większego Chciałbym dojść do czegoś większego, ale mam wrażenie, że nam to nie wyjdzie. Wiem, że powinienem ale... mieć nadzieję, ja mam nadzieję, tylko wiecie, tak już z tyłu głowy jest ta myśl, to się możemy nie dojść do czegoś większego, może to postać daje jako taka, taka y, powiedzmy, młodzie, y, zajawka mu, y, lat stoletnich. I też będę się cieszył, że takie coś było, bo jednak ja się fajne rzeczy. Że chociażby tego nawet nie wiem, że chociażby tego 10 tysięcy się nawet nie udało zrobić. bo z tego co się udało tutaj zrobić, to myślę, że my będziemy szczęśliwi po prostu, że Pewnie. cokolwiek się... Pewnie, wyszło. że tak. No. Jeszcze na przykład pamiętam kiedyś myślałem o tym, że yy, chciałbym na przykład, że wiecie, będę już tam gdzieś sobie chłopem, gdzieś tam pracującym, wiadomo, rodzinę, utrzymującym i tak dalej, ale chciałbym gdzieś tam sobie mieć jeszcze, jeszcze tylko YouTube'a, gdzieś z tyłu, yy, gdzieś tam z boczku sobie coś grzebać, ale czy też się to uda zrobić? Nie wiem, bo wiadomo, że ci piszę różne scenariusze. Także no ja po prostu chciałbym to robić. Uwielbiam robić YouTube'a, ale może mi się kiedyś odechcieć, a może jakieś sytuacja, że mnie popchnąć do tego, że nie będę mógł tego robić. Ale na pewno te 10 lat zrobimy. To jest pewniak. To jest pewniak. Jeżeli przyjdzie mi takie coś, że ja powiem nagle wcześniej, że kończę nie. 10 lat YouTube'a znaczy tego kanału musi być. To jest to jest obiecane przeze mnie. Szotujemy, żeby nie usunął i nie schował filmu, żeby nie było. Tak, 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 tak szotujcie widzowie szotujcie. A szotujesz to później ty. Wytnę, wytnę. Dobra. Uch, także cóż, no. Chyba wszystko. No. Dwie godziny Kurde. na liczniku. Dobrze, że nie muszę właśnie tego aż powiem. tak montować. No. Uff. Uff. Ej, dzisiaj było lekko. Dzisiaj my się bardziej dermowaliśmy raczej przy... On wiem, o Sagi, też nagadaliśmy dwie godziny, że ja potem to montowałem przez całą wieczność, bo trzeba było dużo zmontować. Ten film był lepszy, lżejszy do zrobienia, mimo wszystko. że mimo się też dajowałem. No ty to miałeś z czym, ja tylko czytałem pytania i słuchałem. właśnie ty panie, ty w ogóle nie odpowiedzialności na tobie nie leżało. To tu odpowiedzialność była okay. na mnie. Dobra, więc skończymy. Także widzowie, dziękuję wam ponownie po raz n ty, n -ty -enty, nie wiem który tam. Ogólnie dziękuję wam po raz kolejny za to, że jesteście, że tworzymy tą naszą społeczność tutaj, fan fanów gier, fanów filmów, wszystkim tym się tutaj zajmujemy, że tworzymy tą społeczność. Ja by filmy, wy je oglądacie. Razem tu jesteśmy sobie, działamy, fajne rzeczy robimy i będziemy robić jeszcze więcej fajnych rzeczy. Jest na nas 1100 będzie się nas też powiększać, rodzinka się będzie powiększać I mam nadzieję będzie jeszcze lepiej, po prostu będziemy się dobrze bawić cały czas Bo po to tu jesteśmy, żeby się dobrze bawić Przy grach, przy filmach i przy nie wiem, co tam jeszcze będziemy robić Może kiedyś jeszcze jakąś branżą się zajmiemy Typu nie wiem na przykład o Nagle mnie weźmie, że zostanę jakimś sportowcem i będę coś o sporcie mówił, nie wiem przykładowo Albo nie wiem, jest jakaś branża w której ty się, jesteś poza ten, poza filmami? Dosłownie cały o tym myślę mm. No nie, no nie, nie, sorry, mam takiego laga teraz w tym momencie. Nie, nie wiem co powiedzieć w ogóle. Także cóż, no, także mamy naszą branżę, naszą branżę filmową i branżę Gierkową i w tych scenariuszach pozostaniemy. No. Nie wiem czy ja będę zmieniał content jeszcze. O, wiesz kto można było zadać pytanie? Czy będę nagrał kiedyś coś innego? Czy widzę się cały czas jako opowiadanie o filmach? To byłoby dobre pytanie. Można Tego by, ale zadał. to już by chyba było 3 godziny, byłoby filmu. Znaczy, mogę w skrócie powiedzieć, że się w tym momencie. Czy fakt, że mógłbym temu poświęcić więcej czasu, ale ogólnie powiem, że na ten moment nie widzę się, żebym zmieniał content, bo to, co robię, mi się najbardziej podoba w tym momencie. A co będzie kiedyś, nie wiem. Niech nie wie. Pewno. Na pewno stary Będzie musieli taką rozmowę powtórzyć na dziesiątą rocznicę, właśnie. O Boże, nie wiem czy ja nie przejdę kolejnej mutacji. <noise> no to porównamy sobie. Porównamy sobie wtedy, co mówiliśmy tutaj, z tym, co powiemy później. No, Boże, ja będę miał ile? 2020 lat. Ja to, 25. to jest dla mnie dziwne, że będę miał tyle lat, co Ty masz teraz w ogóle. to jest. No, będzie U. ciekawie stary. Dobra, widzowie, to kończymy w takim razie. I widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także Adi, spróbujemy na 3-4, mimo że komp na kompak jesteśmy. Daleko spróbujemy się pożegnać razem. To na 3-4, no. gotów? No 3-4 Trzymajcie Trzymaj się, do się. zobaczenia. Cześć. Cześć. Dobra, prawie wyszło.